O, jak się cieszę, że tu jesteś. Przygotowałam dla Ciebie soczysty odcinek. Będzie bardzo konkretne podsumowanie 2022 roku z masą refleksji, które wierzę, że mogą się przydać w Twoim biznesie. Będzie też upominek od mojej mentorki biznesowej, który co roku serwuje dla różnych przedsiębiorców online w okresie międzyświątecznym, powiem o tym więcej. Będzie też o takich luźnych inspiracjach, planach na przyszły rok, także jeżeli robisz cokolwiek w branży rękodzieła albo działasz w biznesie online, to z pewnością to jest coś, co musisz wysłuchać. Ale zanim zacznę intro, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to z tej strony Agnieszka Gaczkowska, a Ty słuchasz podcastu O Plotki. Dedykowany twórcom i fanom rękodzieła, ale też przedsiębiorcom, zwłaszcza tym działającym w biznesie online. Znajdziesz tutaj plotki ze świata biznesu w oparciu o rękodzieło, szczegółowe informacje z różnych technik rękodzieła, inspirujące wywiady i kulisy warsztatów handmade online, offline dla osób indywidualnych i dla dużych organizacji. Dużo jest przecieków z działania i kierunków rozwoju ekosystemu o plotki, czyli dużo jest zaplecza biznesowego, czyli wyciągania know-how, które dosłownie jeden do jeden możesz włożyć do swojej firmy, organizacji. No i to wszystko w handmade'owym stylu. Także zapraszam Cię, nurkujemy, będę posiłkować się notatką, bo dużo rzeczy chcę Ci dzisiaj opowiedzieć, ale zanim zanurkuję, jeżeli jesteś tutaj, to na pewno zaglądaj do notatek. Znajdziesz tam stronę internetową z wpisem blogowym, który jest rozwinięciem tego odcinka w formie pisanej na naszej stronie oprotki.pl. Znajdziesz tam wszystkie linki do osób, miejsc w sieci, które wspominam, więc bardzo łatwo będzie poszerzyć sobie, pogłębić wiedzę z tego odcinka. Natomiast link do mojej mentorki, o którym wcześniej wspomniałam, podam Ci oddzielnie i znajdziesz go też w notatkach. No dobrze, tu nurkujemy. 2022. Jak słyszysz, kończę ten rok z poważną infekcją gardła. Odkładałam nagranie tego odcinka oj długo, stanowczo za długo i myślę, że chyba długo lepiej nie będzie, więc po prostu nagrywam. Wybacz mi więc te charczące dźwięki. Mam nadzieję, że jakość wynagrodzi treścią tą jakość audio. Co się dzieje w Oplotki? 2022 rok to taki czas, kiedy warto spojrzeć wstecz, aby dobrze zaplanować kolejny rok. Tradycyjnie, jak co roku, już właściwie w listopadzie zabieram się za takie solidne podsumowanie, po to, żeby w grudniu z głową planować strategię na kolejny. To podsumowanie znajdziesz też w takiej formie wideo. Zrobiłam je w formie YouTube'owego live'a, którego nagranie oczywiście zostaje na kanale. Także zachęcam Cię, bo jest tam dużo perełek, o których tutaj nie mówię. Jeżeli to, co będę opowiadać, Cię jakoś zainteresuje, to warto sobie pogłębić o takie totalne detale. Co robimy w Oplotki tak jak trzeba, podsumowując i czytając między wierszami takiego solidnego podsumowania? Ludzie pozostają dla nas najważniejsi. Jednak stawiamy na kameralne, tematyczne grupy. Niezmiennie mamy też zaufanie do inteligencji naszych klientów. No i to pozwala stawiać nam na szczerość, na takie wartości bliskie tym osobistym, które po prostu praktykujemy w życiu prywatnym tak samo jak w biznesie. Dalej stawiamy na dawanie wartości, bo wiem, że to do nas wracało, wraca i będzie wracać. Także spodziewaj się dzisiaj solidnej porcji bebechów od środka. Dzisiaj zapraszam Cię na takie szczegółowe podsumowanie 2022 z intencją, abyś mogła popatrzeć na to, co się dzieje u nas i może podsumować swój rok po to, aby jeszcze lepiej zaplanować ten przyszły. To już wieloletnia tradycja, tak? Bo tak naprawdę nie chodzi o idealny plan, który, no wiadomo, i tak pokrzyżują katarki, elitówka i niespodzianki rzeczywistości. Chodzi bardziej o samoplanowanie. Nie tylko takie siedzenie w styczniu z pustą kartką i postanowieniami na nowy rok, no i wszyscy wiemy, co później z nimi się dzieje. Raczej wduszenie takiej pauzy, żeby zastanowić się, czego tak naprawdę do szczęścia potrzebujemy, no i szczere odpowiedzenie sobie na pytanie, jak po to sięgnąć. Dla mnie od lat planowanie przyszłego to solidne podsumowanie minionego roku, więc to jest taki też check-up, co z tych planowanych założeń sobie zrealizowałam, co odpuściłam na rzecz jakiegoś spontana, co było totalnym fuck-upem, lekcją roku, no i co warto powtórzyć, planując ten kolejny rok, a czego absolutnie nie chcę powtarzać.
Dlatego no, zapraszam Cię do podglądania. Jeżeli poczujesz, że brakuje Ci wizuali, to w tym artykule, który jest takim dodatkiem do tego odcinka, taką notką do tego odcinka wizualną, znajdziesz fotki do wszystkich wydarzeń, wszystkich tutaj poruszonych kwestii. Jedna z takich metod przyjmowania jakiejś takiej właśnie metodologii, jak sobie podsumować ten rok i jak go zaplanować, to no, wyciągnięta z tego wideo, o którym Ci powiedziałam przed chwilą, wyciągam jedno narzędzie, które moim zdaniem, jeżeli weźmiesz z tego odcinka, na pewno Ci pomoże, zapadnie w pamięć. Dla mnie jest to przyjmowanie hasła przewodniego na dany rok. W zeszłym roku to było takie hasło visibility. Kiedy teraz spoglądam na zeszłoroczne podsumowanie, tak zawsze sobie rzucam okiem, żeby zobaczyć też, jak to się ma do tego, co teraz podsumowuję, no to widzę, że ten 2021 wydusiłam pod kątem visibility jak cytrynę. I choć tegoroczne hasło było zupełnie inne, bo było to takie self-care pro, zaraz Ci wyjaśnię, o co chodziło, to i tak echa tego visibility był w 2022 widoczne. Zaraz Ci podam kilka przykładów, jak to było, ale hasło na ten rok było już totalną odwrotnością tego szalonego tempa z 2021 roku, tego maratonu medialnego, bym powiedziała. I tak naprawdę chodziło w nim o to, aby priorytetem stał się dobrostan. Taki szeroko rozumiany dobrostan naszego zespołu, mnie jako liderki, naszych klientek, klientów, całej społeczności zgromadzonej wokół Oplotki. Dużo też było myślenia o takim jeszcze optymalizowaniu tego balansu między życiem prywatnym a rodzinnym. Dużo było też dopieszczania, rozpieszczania i takiej czujności, żeby nie zatracić się w tej codzienności zadań i zadanek. Więc zapraszam Cię, żeby zanurkować i zobaczyć, jak nam to w Oplotki wyszło. Styczeń to był czas, który płynął pod znakiem przeżywania faktu, że w grudniu 2021 wygłosiłam na deskach Teatru Szóste Piętro 15-minutową mowę w ramach TEDx Warsaw Women. I to dlatego, że właśnie w styczniu po prostu ukazały się to oficjalne, upublicznione na kanale YouTube'owym materiały, czyli te mowy po prostu nagrane, zmontowane. Więc ja w styczniu poszłam za ciosem, napisałam nawet cały artykuł o tym, jak aplikowałam, jak to było, gdy się przygotowywałam. To było pół roku pracy, żeby wydusić z siebie 15-minutową mowę, z której jestem naprawdę dumna. Więc styczeń upłynął jeszcze trochę z echem tego visibility z 2021, ale już powoli wchodziłam w self-care pro. I przyznam, że pierwszym takim elementem dbania o siebie było świadome przyjmowanie zaproszeń z takiego klucza właśnie self-care. Czy to mi służy, czy to daje mi lub Oplotki coś, co popchnie nas do przodu. I przyznam, że kiedy nagrywałam z Klaudią Kałążną podcast, który stał się też takim wideo na YouTubie, zachęcam Cię też, warto obejrzeć, to nie przypuszczałam, jak wiele rozwoju może dać mi praca. Mówię tutaj o takiej polecajce narzędzia. Klaudia pracuje z diskiem 4D, przepięknym, przepotężnym narzędziem takiej samopoznania, takiej trochę też diagnozy sposobu komunikowania się, ale ona traktuje to narzędzie bardzo, bardzo głęboko, nie tylko o samą komunikację chodzi. I w wywiadzie rzeka, słuchajcie, grubo ponad 2 godziny, więc naprawdę maraton, zawarłyśmy efekt wielogodzinnej pracy tym procesem, tym narzędziem, które polecam serdecznie każdemu. Pomimo, że działam w branży handmade, co by się tutaj mogło wydawać, co ma dysk 4D do branży handmade, Klaudia uświadomiła mi, że to, co robimy w formie warsztatów, bardzo często otwiera nam ścieżkę do różnego rodzaju bardziej zaawansowanych narzędzi, takich powiedzmy team buildingowych, czy takich diagnozujących dla indywiduów, liderów, ale też dla grup, dla zespołów. Klaudia podpowiadała, że nasze warsztaty rękodzieło to taki trochę icebreaker przed wejściem w taki dedykowany proces. Rzeczywiście wzięłam to sobie bardzo mocno do serca i widzę, jak bardzo w dużych organizacjach, kiedy przeprowadzamy te nasze warsztaty, właśnie takie podejście, że nasze warsztaty to jest element takiego icebreakera, budowania relacji i fajnego wstępu do różnego rodzaju bardziej zaawansowanych narzędzi mentalnych. To jest coś, co od Klaudii biorę w całości. No i ten wywiad nie tylko dał świetną widoczność w sieci, ale do dzisiaj wysyłam ten link każdemu, kto lubi rozwój osobisty w praktyce, bo jedno to dowiedzieć się czegoś o sobie, tak? Tych narzędzi w internecie mamy masę,
Ale drugie to dostać tak świetnego przewodnika po tym świecie, to jak ja teraz to wykorzystam, tak, tą wiedzę i jak ja to wdrożę w życie, żeby pracować z tym narzędziem. Także polecam Ci serdecznie usługi Claudii i samo narzędzie, tak, Disk 4D, bo to ono tak naprawdę pomogło mi w styczniu zrozumieć kilka fuck-upów z poprzednich lat i była to taka kontynuacja tego solidnego podsumowania poprzedniego roku, by w przyszłym wchodzić jeszcze z większą lekkością, lepszym planowaniem. Takiego swojego, swojej definicji szczęścia, tak? Ty na pewno też masz inną niż moja, ale wierzę, że dużo weźmiesz z tego, co Ci będę opowiadać. No i oczywiście styczeń to też taka doroczna moja tradycja, ja polecam co styczeń, w tym styczniu też możesz się spodziewać. Świetny program mojej mentorki, w którym sama kilka lat temu uczyłam się robić i sprzedawać sukcesem kursy online. Teraz w tym programie służę jako mentorka, czyli dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jako że świetnie znam ten proces, to wspomagam osoby, które tam właśnie wchodzą, żeby no, wyjść z gotowym, sprzedanym kursem online. Mówię tu o Kickstart autorstwa Sigrun, tak, można sobie też sprawdzić, podlinkowałam wszystko, to jest taki 10-tygodniowy program, którego, no, po którego ukończeniu masz tak naprawdę gotowy swój pierwszy albo kolejny kurs online, no i sprzedajesz go z powodzeniem. Nie tylko oczywiście branży handmade, ale jakiejkolwiek innej. Ja uwielbiam ten kurs, bo zazwyczaj poprzedza go kampania 12 Days of Masterclasses, to już jest też taka już praktycznie 9 rok tradycja. W tym roku też to będzie, tak, 12 masterclassów. Sigrun udostępnia takie masterclassy napakowane wiedzą, które na co dzień są dostępne tylko w jej płatnych programach, czy to rocznych, czy to właśnie tych 10-tygodniowych, czy w formatach 3-6-miesięcznych. I przez te 12 dni świątecznych udostępnia je totalnie za free, jako taki prezent świąteczny dla przedsiębiorców online, żeby gdzieś tu sobie popatrzeć, zainspirować się, może złapać kilka nowych pomysłów, albo też skalibrować to, co robimy przez pryzmat jej doświadczenia, płynącego jednak już z wieloletniej pracy z bardzo wieloma klientami prowadzącymi biznesy online. W tym roku, tak, oczywiście ja też będę się tym dzielić, będę to promować, będę to polecać, mam w tym dziki interes, ponieważ wszystkie osoby, które tak naprawdę wchodzą do jej świata, no automatycznie stają się takimi moimi znajomymi z online'ów, jak to się mówi, często też partnerami w biznesie, bardzo chętnie wspomagam. I te osoby, które później wchodzą do Kickstartu, decydują się na współpracę z Sigrun, otrzymują ode mnie też taki mentoring w ramach tych programów. Ja tutaj świadczę usługi właśnie dla Sigrun, no ale beneficjentami są osoby tutaj z polskiej społeczności, takiego biznesu online, więc mówię o tym, bo świetny prezent. Ja w tym roku planuję dodać jeszcze swój 13 masterclass, bo rzeczywiście te masterclassy są po angielsku, bazują na międzynarodowym rynku online, na takich najnowszych trendach. Ja pokazuję też, jak wykorzystuję to w swoim biznesie, który operuje tutaj na polskim rynku online'owym. Więc myślę, że jest to taka dodatkowa wartość, którą możesz sobie posłuchać. Oczywiście ten masterclass, tak jak 12 poprzednich, też jest za free. Także śmiało możesz skorzystać z tego mojego. One będą dostępne. Ja tutaj podlinkowałam na oplotki.pl łamane przez 12-days-off-masterclasses. Ja tam rzuciłam te wszystkie 12 plus ten 13 mój. Możesz sobie to pobrać na maila. Także zachęcam. I to w ramach takiego podsumowania pokazuje mi, że teraz nawet kiedy planuję ten przyszły rok, no to styczeń jest taki łatwy, odhaczony, taki z górki, no bo oczywiście w tym styczniu też będę polecać jej programy, też na przełomie grudnia i stycznia będę polecać jej masterclassy, więc wiem, że ja mogę sobie to teraz w grudniu zaplanować, zautomatyzować też różnymi tutaj narzędziami do planowania treści na social mediach i na mailingu i po prostu cieszyć się świętami z rodziną, taka troszkę offline'owa, pomimo, że w tle bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo osób może korzystać. W praktyce ja i tak trochę podglądam, bo te masterclassy niby już widziałam, ale i tak co roku jeszcze je sobie przypominam, oglądam już na takim luzie z serniczkiem i makowcem na talerzyku. Ale uwielbiam ten czas, bo tak jak wspomniałam, wspieram mentoringiem osoby, które dołączają co roku do programu Kickstart i serwuję takie dodatkowe spotkania na żywo w formacie mojego autorskiego mastermindu, co maksymalizuje sukces tych uczestniczek, no i czasem uczestników, chociaż w większości są to kobiety, tego programu Kickstart. I no, zwłaszcza jeżeli wdrażają one te prawidła tego programu na polskim rynku online, tak? Więc tutaj bardzo, bardzo wspomagam. W 2022 miałam okazję poznać grupę niesamowitych przedsiębiorczyń i zżyć się z nimi, tak?
w te 10 tygodni, tak, no do dzisiaj je podglądam, tam, nie wiem, Renata Konstable, świetny coach, tak, teraz na stałe w Kanadzie, ale też prowadzi coachingi po angielsku, po polsku. Aga Baranowska, która wspomaga rodziców nastolatków, tak, żeby też sobie troszeczkę z nimi poukładać tą komunikację. I bardzo, bardzo wiele osób, do których odsyłam Cię, żeby po prostu poczytać o nich, bo w artykule umieściłam szczegółowe informacje. To są takie osoby, które rzeczywiście warto podglądać, inwestują w swój rozwój po to, żeby jeszcze lepiej dzielić się narzędziami, którymi pracują. Są turbo skuteczne i bardzo często też działają na naszym polskim online-owym rynku. Czasem też po angielsku, na międzynarodowym, ale wiadomo, można skorzystać też po polsku, no bo po prostu po polsku mówią. Trzymam kciuki za ich dalsze sukcesy w online'ach. Oczywiście nie dam rady zamieścić wszystkich, ale właśnie odsyłam Cię do tego, żeby poczytać, dowiedzieć się więcej. Ja Ci bardzo serdecznie polecam też takie ich rozmowy. Ja z niektórymi z tych osób, oczywiście nie dałam rady z wszystkimi, ale z niektórymi nagrałam takie wywiady. Nie wiem, na przykład rozmowa z dr Marią Gulewicz, świetną specką od leadershipu, też taką bardzo turbo liderką, z której usług bardzo chętnie korzystałam. Nagrałam wywiady właśnie z niektórymi z tych osób i one też opowiadają trochę o samym Kickstarcie, o samym moim wsparciu w tym Kickstarcie. Więc jak gdzieś tam rozważasz na przyszły rok inwestowanie w programy i masz takie postanowienie, kurde, chcę wejść w ten online albo działam, ale coś mi tam nie styka, chcę zrobić taki kurs, który się będzie świetnie sprzedawał, to możesz sobie popatrzeć na te materiały, bo rzeczywiście nie znam lepszego coacha, jeżeli chodzi o właśnie biznes online. Sama korzystam od lat i ciągle jestem w jej społeczności, więc to też coś znaczy, tak? Być w takiej społeczności tyle lat przy tym turbotempie tego biznesu, to jednak coś świadczy, ale też możesz sobie popatrzeć osoby, które korzystały z tego, bo ja mówię o tym jakby ze swojej perspektywy, ale też są osoby, które niekoniecznie jakieś tam odniosły takie sukcesy turbofinansowe, ale na przykład bardzo dużo wzięły mindsetowo, więc jeżeli u Ciebie teraz jest priorytet bardziej na taki rozwój osobisty, może popatrzenie na swój biznes, żeby go troszkę dokalibrować do swoich wartości, to myślę, że też dużo skorzystasz. Tak zachęcam Cię w ramach podsumowania i też takich planów na przyszły rok, dwa w jednym. Ten styczeń właśnie upłynął mi na tym i tak samo pewno upłynie ten przyszły styczeń. Ja też, warto, żeby powiedzieć, kolejna rzecz, która była w zeszłym roku, na pewno ją powtórzę w przyszłym. Od lat wspieram w mastermindzie takim przyklejonym do programu tej mojej mentorki Sigrun, ale od 2 lat zaczęłam też równolegle organizować własne, niezależne grupy. Zauważyłam, że wiele osób, które w poprzednich latach korzystało ze wsparcia zagranicznych mentorów, nawet niekoniecznie tylko Sigrun, teraz właściwie nie potrzebuje programu albo jakiegoś kursu, czy tam kolejnej porcji wiedzy, ale za to bardzo potrzebuje grona osób na odpowiednim poziomie, żeby przedyskutować swoje decyzje. Jakieś takie strategiczne decyzje podejmować, nie samodzielnie, ale nie w samotności, tak? Najpierw jest duża potrzeba, żeby po prostu przegadać, skonfrontować, co myślą osoby, które też w tym biznesie siedzą. I to jest właśnie taki moment, kiedy ja zrozumiałam, że skoro sama uczestniczę w tak wielu mastermindach, sama inwestuję krocie w mastermindy międzynarodowe, polskie, to czas na prowadzenie własnych grup. Ja się bardzo dobrze czuję w tym formacie. Tutaj know-how też wynoszę z tych naszych warsztatów rękodzieła, które no, są niczym innym jak po prostu mastermindem, często bardzo biznesowym, tylko pod pretekstem spotkania przy rękodziele. Jednak plotkujemy dużo na tych warsztatach. I mam wrażenie, że ten format to jest właśnie coś, co przychodzi mi bardzo naturalnie, co wyrasta z mojego doświadczenia z tej branży handmade, ale wychodzi już troszeczkę z tej naszej bańki do biznesu, zwłaszcza tego online'owego. Także mój mastermind nieśmiale ruszył już rok temu, ale to właściwie w styczniu 2022 roku odważyłam się o nim tak głośno mówić, oficjalnie sprzedawać. Wcześniej sprzedało się właściwie pocztą pantoflową, nie było nawet jakiejś takiej promocji. Stworzyłam nawet stronę, tak? W tym roku już była strona, która działa do dzisiaj i zaprasza do kolejnych edycji tych elitarnych spotkań. W tym roku ruszyły 2 edycje właśnie w styczniu, 2 we wrześniu. W tym roku zdecydowałam, że też w przyszłym roku w styczniu ruszy taka grupa, więc jeżeli szukasz takiego wsparcia, jest to format półroczny. Spotykamy się raz na 2 tygodnie przez 2 godziny na Zoomie, bez żadnych dodatkowych rozpraszaczy, choć często dzielimy się różnymi dodatkowymi materiałami. Każdy już sobie tam pogłębia wiedzę na własną rękę,
ale jest to właśnie pół roku takich intensywnych, dwugodzinnych spotkań i nic poza tym, czyli zakładamy, że pomiędzy tymi spotkaniami po prostu robimy swoje biznesy, wdrażamy to, co postanawiamy i też pilnujemy się, żeby gdzieś tam nie zboczyć z tego kursu. Także jeżeli masz plany, mniej więcej wiesz, co czeka Cię w przyszłym roku i czujesz, że potrzebujesz wsparcia kogoś, kto będzie Cię trochę trzymał za rękę, podpowiadał narzędzia, podpowiadał, jak tego dowieść, no to chętnie służę swoim doświadczeniem wydania książki, takiej współpracy PR-owej, jak to jest, żeby w tych mediach trochę więcej bywać. Też takim doświadczeniem budowania zespołu zdalnego, dużego, później linowego, jak to się mówi, czyli takiego zmniejszanego, żeby był jeszcze bardziej optymalny, wydajny. Tutaj dużo mam wiedzy, żeby się podzielić. No i bardzo dużo mówimy w tym mastermindzie, to też tak Ci trochę zdradzam, co tam się dzieje realnie. Pomimo, że tego mojego doświadczenia jest dużo i jakby wspomagam takim swoim mentoringiem, doświadczeniem, to bardzo dużo jest też takiego wymieniania się informacjami osób, które do mastermindu wchodzą. Ja się bardzo cieszę, bo widzę, że są to elitarne grupy na świetnym poziomie i poziom takiego dzielenia się wiedzą biznesową, ale też przez pryzmat prywatnych wartości, prywatnego życia, które jednak, no nie czarujmy się, wpływa na to, jak prowadzimy nasze biznesy, jakie tam mamy cele i jakie też wyniki, tak? I na jakie niezapowiedziane wypadki zostawiamy sobie w planowaniu bufory. U mnie to jest trójka dzieci, więc wiadomka. Choćby to gardło na przykład teraz, tak? Także zachęcam Cię, bo jest to taki format, bardzo pilnuję, żeby był taki przyjazny, taki bardzo intymny, bardzo elitarny, ale jednocześnie z masą konkretu. Nie ma pitu-pitu, nie ma gadania, nie ma marudzenia i narzekania. Tutaj są konkretne rzeczy, konkretne wdrażania i konkretna wiedza, którą kładziemy na stół, żeby się nią wymieniać. No i oczywiście prywatnie, tak? 2022 weszłam budując w domu z dzieciakami, z rodzicami, z rodzinami, tak? Czyli było takie budowanie, balowania, tak? Sylwester spędziliśmy w domu, nasza Sarcia przyszła na świat 30 grudnia, więc my zawsze też świętujemy jej urodziny, to już były drugie urodzinki, jest taka grubsza impreza rodzinna, ale cieszę się, bo udało nam się ugościć dużą część rodziny w nowym mieszkaniu, tak? W 2021 kupiliśmy wielkie, ponad 100-metrowe mieszkanie tu w Poznaniu, z pięknym widokiem, jak się okazało, na wszystkie fajerwerki Poznania, na całą panoramę. Więc udało nam się ugościć wszystkich i powiem Ci, że było to takie symboliczne wejście w ten czas, żeby po prostu przepięknie skorzystać z tego wysiłku finansowego, który włożyliśmy w to mieszanie w 2021 i tak trochę w tym pędzie nie było czasu się z niego cieszyć. To był taki moment, kiedy z tą myślą o haśle Selfcare Pro pomyślałam sobie, tak, cieszmy się też tym mieszkaniem, tak? No i styczeń to też oczywiście przepiękny bukiet, tak, wcale nawet nie od męża, tylko właśnie od mojej mentorki, mojej imieniny. 21 stycznia obchodzę w Dzień Babci imieniny, więc też takie rodzinne świętowanie. No i to jest też taki czas, kiedy ja właśnie bardzo dużo siedzę, planuję, kminię, jak nasze oplotki będą się rozwijać, jakie współprace strategiczne na dany rok. Więc był to też taki bardzo fajny czas takiego self-care, czyli planowania, ale przez pryzmat tego, czy się nie zamęczę, czy się nie zajadę, czy nie docisnę naszego zespołu, czy nasza społeczność też nie będzie miała takiego poczucia, że o Boże, ileż tego jest tak dużo, że już nie wiem, co pierwsze olać. No i był to też taki czas selektywności, tak? Pojawiły się gdzieś zaproszenia na konferencje, więc przyjmowałam takie, które rzeczywiście wierzę, są takie spójne z moimi wartościami, więc tutaj w lutym oczywiście dużo było takiego napawania się książką, tak? To był też czas, kiedy właśnie nasza oplotkowa książka w końcu wychodziła do naszych wspierających, tak? Z takim dużym poślizgiem czasowym w końcu wysyłaliśmy tą książkę, więc cały luty właściwie upłynął na takim pakowaniu, cieszeniu się, opiniach osób, którym się książka podobała, ale też na właśnie takim przyjmowaniu zaproszeń. Mniej więcej, między innymi właśnie Slow Business Online, taka konferencja online Grażyny Pawter-Lorente. Bardzo się cieszę, bo to już któryś rok z rzędu, więc znowu pokazuje, że ta siła skumulowanej wartości rzeczy, które robimy co roku, mam nadzieję, że w przyszłym roku, Grażyna, jak słuchasz, to też wpraszam się bardzo chętnie na tę konferencję. Bardzo fajna, pokazująca, że online wcale nie musimy robić na zadęciu, na tempie, na zarywaniu, tylko właśnie też z takim naciskiem na slow, na dostosowanie się do własnych potrzeb. Ja tam dużo mówiłam o Pinterestie, także tylko Ci sygnalizuję, jeżeli
W przyszłym roku chcę się w końcu przyjrzeć temu narzędziu, moim zdaniem bardzo niedocenianemu do promowania swojego biznesu. To ja na konferencji u Grażyny mówiłam właśnie o Pinterestie, pewno w przyszłym roku, jeżeli w ogóle, to też na różnych konferencjach będę o tym narzędziu dużo mówić, ponieważ to jest coś, co wyciągam z tej branży handmade, ale właśnie jest dedykowane szerzej, nie tylko tutaj w rękodzielnictwie, ale właśnie praktycznie do każdego biznesu. To narzędzie można wykorzystać jeszcze ciągle organicznie. Bardzo dużo tam się można popisać, niekoniecznie dopalając reklamą. Okej, no i wracając trochę do tej książki, tak? W lutym odebrałam tą książkę i wysyłałam ją w pierwszej kolejności do naszych wspierających i w momencie, kiedy właśnie wszystkie wysyłki zostały zrealizowane, to zabrałam się za wysyłanie też osób, które mogły już kupić ją w taki normalny sposób, tak? Tak zresztą do dzisiaj, tak można po prostu kliknąć sobie w sklepie i zamówić fizyczną, drukowaną książkę. Często też z audiobookiem, e-bookiem, tam EPUB, Mobi, wszystkie formaty właściwie dostępne. Sama nagrywałam też audiobook, przepięknie zmontowany w super jakości, nie z takim gardłem jak dzisiaj, słuchajcie, wypucowany. Ale to był taki właśnie moment trochę też odcinania kuponów, bo książka została przepięknie wydana na super papierze. Nie zgodziłam się na żadne kompromisy. To właśnie sprawiło, że była tak długo, tak długo czekaliśmy na papier i też na sam proces właśnie oprawy, tam jest sztywna okładka i tak dalej. Więc ten luty to był taki czas naprawdę self-care, takiego przyjmowania tej wdzięczności naszych wspierających, którzy dostali swoje egzemplarze w końcu. Przyjmowania też tych opinii osób, które przeczytały książkę i to było takie przemiłe, że dedykowałam ją właśnie przedsiębiorczym kobietom, które stoją w takim szpagacie między życiem rodzinnym, często też macierzyństwem, a biznesem i pokazywałam, jak ja to sobie pogodziłam, żeby robić jedno i drugie na całkiem przyzwoitym poziomie. Ale jak się okazało, bardzo wielu panów też przeczytało tą książkę i stwierdzili, że w końcu rozumiem, o co tym kobietom chodzi. Więc jestem bardzo wdzięczna i dla mnie to self-care w lutym to było właśnie takie przyjmowanie. Przyjmowanie tych przepięknych opinii, tych refleksji, tych słów, takich własnych też historii, którymi bardzo wielu czytelników dzieliło się w formie mailowej. No coś przepięknego. Życzę tego każdemu autorowi, więc jeżeli na przyszły rok chodzi Ci po głowie książka, to mogę tylko powiedzieć, że nie ma nic przyjemniejszego, jak czytać recenzje na jej temat i opinie, które do Ciebie wracają. No i fala takich ciepłych emocji zalała mnie też, kiedy Joanna Torgadna umieściła mnie w swojej Her Story na Facebooku. To taka akcja, gdzie przedstawia się siebie w taki specyficzny sposób. Właśnie to jest ta Her Story, tak, żeby trochę kontra dla historii. No i wspomniała mnie tam jako osoba, która ją zainspirowała. Joanna jest wspaniałą stylistką, zresztą taką multi-passionate person. Ma bardzo wiele pasji, umieściła mnie w kontekście właśnie takiej inspiracji do działania rękodzielniczego. Ja tu bardzo kibicuję Joannie i jej projektowi Haftu na ubraniach, które sprawiają, że ubrania często dostają drugie życie, więc tutaj tak bardzo blisko tych moich wartości prywatnych, takiego less waste, zero waste, tych trendów, które są mi bliskie nie tylko tu w Oplotki, ale też prywatnie. I wspominam o tym, bo wiem, że taki wspominek jest dużo, dużo więcej, więc też odsyłam Cię, bo w sieci da się tego bardzo dużo wyłapać i bardzo dużo osób wspominało o Oplotki. Ja nie jestem w stanie wszystkiego, kurczę, musiałabym tutaj chyba monitoringi na stałe po prostu pilnować, też już z tego zrezygnowałam w tym roku, już to hasło Self-Care Pro, a nie Visibility z zeszłego, z 2021, więc już sobie odpuściłam, ale tych zmianek było dużo, dużo więcej, więc tu tak hurtowo chciałam podziękować wszystkim osobom, które wspominały o mnie czy o Oplotki na swoich platformach, tak jak Joanna. To jest przemiłe trafiać na to. Ja czasami grzebię w necie, odkopuję coś sprzed 2 lat, 3 lat i mówię, Boże, nawet nie miałam okazji podziękować, bo nie miałam świadomości, że to się wydarzyło. Więc jeżeli o mnie wspominałaś, słuchaj, to pisz, daj znać na maila, na przykład agnieszka@oplotki.pl. Ja bardzo chętnie to później udostępniam tu na Oplotki, u siebie, chwalę się i myślę, że to też jest taka ode mnie forma, żeby się odwdzięczyć za takie wspominki, także jak wspominasz o mnie w jakimś podcaście, gdzieś na YouTubie, na swoich social mediach, gdziekolwiek, choćby mała wspominka, daj mi cynka, ja się będę mogła tym pochwalić u nas, żeby też kierować do Ciebie.
Robię sobie czasem przerwę na reklamę. Jak słyszysz taki dźwięk duszania pauzy, to właśnie są te momenty, kiedy robię kaszel i staram się, żeby ten głos był trochę lepszy, ale nic nie działa. No cóż, w myśl Selfcare Pro, bo to ciągle hasło na 2022, a jest grudzień, kiedy to nagrywam, no to dałam sobie prawo, żeby nagrać dzisiaj, bo dzisiaj jest deadline i nie chcę tego nagrywać w momencie, kiedy chcę mieć wolne, więc wybacz mi ten głos, nurkuję do marca. Marzec to mój taki ulubiony miesiąc. Dlaczego? Bo jest to nie tylko Dzień Kobiet, ale u nas cały miesiąc kobiet. Ja naprawdę hucznie świętuję miesiąc kobiet. Zaczęło się od spotkania z koleżankami jeszcze za czasów filologii angielskiej. Nie wiem, czy wiesz, ale ja studiowałam filologię angielską, później architekturę. Ta filologia mi tam bardzo pomogła, bo też studiowałam w Berlinie, gdzie praktycznie i niemiecki, i angielski bardzo się przydał. I dopiero później zabrałam się za oplotki, tak? Po dekadzie praktyki swojego biura. Ale z czasów jeszcze filologii angielskiej mam świetne koleżanki, które prowadzą swoje studio tutaj w Poznaniu, English Studio. Pozdrowienia dla Hani i Agi, zrobiły taką akcję u siebie w studio. Pomijam, że było tam przepięknych elementów, masa, między innymi też rozmowa o takim, jak badać cycki, tak? Więc jeżeli jesteś facetem i trochę cię to zniesmacza, to sorry, ale to bardzo ważna kwestia. Wiele z nas robi to po prostu niepoprawnie. Dziewczyny stanęły na środku sali, zrobiły imprezy z okazji Dnia Kobiet. Ja tam byłam w roli takiego mówcy, wiecie, trochę na haczyk, że o, przyjdzie Aga, mówca TEDx i z tyloma sukcesami biznesowymi na koncie i tutaj trochę poopowiada i trochę tak sobie podyskutujemy biznesowo, ale dziewczyny fajnie wpletły w to właśnie też taki moment, że ej, no to jak już siedzimy, to ja Wam pokażę, jak te cycki badać. Oczywiście nikt się nie rozbieram, robiłyśmy to na fantomie, ale myślę, że ważna sprawa, jeżeli się nie badałaś, to zaplanuj na przyszły rok koniecznie. Ja też planuję teraz regularnie, bo zobaczyłam, że cystki po prostu badała mnie tak jak trzeba. Więc warto to sprawdzić, jeżeli nie wiesz, zapytaj Twojego lekarza. Każdy ginekolog musi Ci cystki zbadać, więc jeżeli Cię spławia, nie pozwól. Ja też o tym nie wiedziałam. Mówię o tym, chociaż mówimy tu o podcaście bardzo biznesowym, ale nigdy nie za często, żeby o tym wspominać. W każdym razie spotkałyśmy się na początku marca, właśnie w Dzień Kobiet u dziewczyn, tutaj w Poznaniu, w ich English Studio. Ale przez cały miesiąc też online'owo działo się dużo projektów, między innymi byłam gościem w podcaście Merlin Wilson-Barrety, z którą też jestem w fajnym mastermindzie takim międzynarodowym. Ona ma podcast i w swojej serii w tym podcaście, która nazwała Show Off, zrobiła taki przepiękny cykl odcinków pokazujących kobiety od nieco niecodziennej strony. Każda z nas przy mikrofonie miała za zadanie rzucić światło reflektora na inne kobiety, które nas inspirują, od których czerpiemy wiedzę, doświadczenie, mądrość, tak? I przyznam, że takiego poziomu szczerości nikt jeszcze ze mnie nie wydusił. Także Merlin ma po prostu dar jakiegoś takiego przeprowadzania epickich wywiadów. Jej podcast jest zresztą w czołówce takich biznesowych podcastów w wielu krajach, więc zachęcam Cię, oczywiście podlinkowałam w artykule, także zachęcam Cię. Seria Show Off, oczywiście skromnie polecam odcinek ze mną, ale wszystkie odcinki z tej serii są po prostu mega mocne i zachęcam Cię, żeby spojrzeć na nie z tej perspektywy właśnie, zobacz, kobiety celebrują swój czas, rzucając światło reflektorów na inne kobiety. Coś przepięknego, tak? Także świętowanie Miesiąca Kobiet zaczęło się właśnie od takich nagrań, od takich występów, tak, od takiej widoczności, ale też przez cały miesiąc z koleżankami z jeszcze innego mastermindu, Kasią, Moniką, Ewą, praktykowałyśmy codzienne live'y na Instagramie. Ja dla tego celu założyłam nawet dodatkowy Instagram, no bo jednak na opłatkach mówię po polsku, my to robiłyśmy po angielsku, bo to taki międzynarodowy mastermind. Zachęcam Cię, bo to też jest taka okazja, żeby zajrzeć do mnie w inne miejsce w sieci, o którym niezbyt często tutaj mówię. Instagram, jak piszesz, Agnieszka Gaczkowska, to jest mój taki prywatny profil. I on był założony właśnie z taką potrzebą mówienia o pewnych rzeczach po angielsku, bo często pewne dyskusje prowadzę w takim anglojęzycznym gronie. I miałam wrażenie, że kiedy przekładam to na polski, to traci to jakoś swoją głębię, tak? Że używam konkretnych słów, zwrotów, też ukutych właśnie podczas różnych dyskusji
i szukałam formatu, gdzie mogę się tym dzielić właśnie po angielsku, ale nie robić tutaj zamieszania na naszych oplotkach. Także jeżeli to jest coś dla Ciebie, tak, lubisz takie rozwojowe tematy, gdzieś tam trochę coachingowe, mentoringowe, ale w zakresie takiego rozwoju osobistego, takiego samodzielnego też rozwijania się na co dzień, jakimiś właśnie wyzwaniami, praktykami dla samej siebie, to tam możesz zobaczyć nasze wyzwanie codziennie, dosłownie kilka minut, kilkanaście minut. O 8:30 wskakiwałyśmy na live'a i zapisałyśmy to na tym moim profilu instagramowym. Bardzo fajne dyskusje. Nie wiem, to były jakieś downloady z uniwersum, które spływały na nas, bo nawet teraz, kiedy tego słucham, bardzo, bardzo jakoś rozwija mnie to, daje refleksję i pomaga decydować. Kiedy mam taką zagwozdkę, to sobie odpalam te wideo i oglądam i przypomina mi to, jakie są moje najważniejsze takie korowe wartości. Także odsyłam Cię. Marzec to był ten miesiąc właśnie celebrowania kobiet, celebrowania też faktu, że właśnie książka, coraz więcej książki się sprzedawało dzięki Waszym opiniom, dzięki czytelnikom, którzy polecali ją dalej, dzielili się tą książką. Bardzo, bardzo dużo tej książki pojawiło się w necie. Dla mnie to był też taki dowód, że warto o niej dużo mówić. Dlatego w kwietniu dużo było takiej kalibracji planów Self-Care Pro, więc sobie pozwoliłam na niedowiezienie czegoś, co planowałyśmy. Nawet nie będę o tym mówić, bo to jakiś tam kolejny kurs, który właściwie okazał się kolejną odsłoną kursów, które już dawno mamy w ofercie i dało się to rozwiązać po prostu promowaniem kursu, który już jest i dołożeniem kilku dodatkowych modułów, także fajny pro tip, tak? Może niekoniecznie musisz nagrywać kolejny kurs, może warto dopieścić istniejących uczestników, użytkowników tego kursu, bo wraz z takim dopieszczeniem przyjdą kolejni z polecenia. Dla mnie kwiecień więc był takim intensywnym czasem promocji i sprzedaży książki, tak? Na rzecz odpuszczenia jakiegoś projektu skupiłam się na książce razem z naszym zespołem. Z przyjemnością więc wspominam rozmowę na przykład z Emilą Wojciechowską o prawdziwej cenie sukcesu, tak? W jej podcaście pod świetnym tytułem Niezarobiona jestem. To mam wrażenie, że tam zostawiłam taką kwintesencję mądrego projektowania swojego życia zawodowego, który ma wspierać nas w życiu prywatnym, a nie odbywać się jego kosztem. I było tam dosyć dużo o książce, ale też o tym powodzie, dla którego tą książkę wydałam, napisałam samodzielnie. I myślę, że powodem, dla którego cieszę się tak niesamowitym odzewem. Ja w ogóle mówię o tej książce i mówię, jeżeli chcesz zajrzeć do tej książki, to możesz do niej zajrzeć w formie audiobooku, tak, bo słuchasz mnie w formacie podcastu. Audiobook też jest przygotowany w takim formacie, więc możesz sobie książkę odsłuchać w ten sposób, ale znajdziesz ją po prostu na oplotki.pl, nawet jest specjalna zakładka książka, więc tam możesz doczytać o książce więcej. Powiem Ci tylko, że jest to taka historia od zera do bohatera w kategorii oplotki, tak, od tego momentu, gdzie odstawiam na kołek architekturę, pani architekt, właścicielka swojego renomowanego studio architektury w Poznaniu, stawia na kołek architekturę i od zera buduje oplotki. Tak? Bardzo dużo jest tam takich, no, też przykrych, ciężkich, trudnych wyborów, decyzji. Dużo jest tego naszego życia prywatnego w tle, które właśnie determinowało, dlaczego to się wszystko zadziało. Także zachęcam Cię, jeżeli czujesz, że to coś dla Ciebie, to spokojnie książkę możesz dostać. Jeszcze nagrywam to w grudniu, więc w grudniu jeszcze mamy egzemplarze z pierwszego nakładu, jeżeli się wyczerpią, będzie trzeba na te fizyczne książki poczekać. Więc jak planujesz jakiś prezent świąteczny, to taka fizyczna książka może być bardzo fajnym prezentem, tylko wtedy zaglądaj na stronę, bo tych książek, które podpisuję osobiście i są właśnie w ten piękny sposób wydane w pierwszym nakładzie, ubywa, z każdym dniem ubywa. Także zachęcam Cię, nie zwlekaj, jeżeli planujesz książkę dla kogoś w prezencie. No i prywatnie, no to też jest czas odliczania do takich cieplejszych dni, tak? Bardzo dużo takiego czekania na tą majówkę, tak? Na to ciepełko, na jakieś pierwsze wianki na głowach, czytanie książek gdzieś tam na kocyku na zewnątrz, więc tymczasem czytanie pod kocykiem albo kołderką. No i nareszcie maj. Muszę tutaj wrócić, słuchaj, do trochę wcześniejszych miesięcy nagrania, które właśnie 19 maja, gdzieś tam 19, bo jakoś tak, w drugiej połowie maja pojawił się na YouTubie, tak? To był epicki wywiad, tak? I teraz, kiedy sobie o tym myślę, to Boże, mam wrażenie, że to było wczoraj, a to było już prawie rok temu, podczas gdy publikacja ujawniła się właśnie w maju. Ja do dzisiaj pamiętam te emocje, tak? Stresowałam się, bo miałam na ustach wielką gigant, po prostu ogrochę.
No ale co tam, warto było. Nagrywałam wywiad u Sigrun, mojej mentorki biznesowej, z którą współpracuję od wielu, wielu lat, którą też bardzo podziwiam w kategoriach właśnie takiego mentoringu biznesowego, ale też takiego leadershipu jako osoba, jako kobieta, tak, takiego posiadania damskich jaj, żeby mówić o tym, co mi w duszy gra, głośno i wyraźnie, bez żadnego przepraszania. Uczę się tego cały czas od niej. I tyle razy to ja polecam Sigrun, zresztą dzisiaj w tym podcaście też, tak? Ale tym razem to ona mi sprawiła ogromny prezent i udostępniła na swoich social mediach, na swoich kanałach wywiad ze mną, w którym opowiadam, oczywiście po angielsku, swoją historię biznesową, tak? Od tego momentu, kiedy w ogóle wchodzę taki świeżak i nie wiem, co to jest lista mailowa, do momentu teraz, kiedy Oplotki to jest to właśnie siedmiocyfrowy biznes, hulający, tak? Zmieniający często też myślenie o tej branży z wacikowej na całkiem poważną, no i też dający taką inspirację dla wielu, wielu, no zwłaszcza kobiet, choć nie tylko, panów też inspirujemy, do tego, żeby prowadzić w tej branży biznes, tak? Który zarabia, utrzymuje rodzinę. I bardzo wiele anglojęzycznych klientek zaczęło od tego momentu pytać o moje wsparcie, zaczęło dołączać do moich mastermindów, tak, zaczęłam je zapraszać też do takiego mentoringu 1:1, trochę się przełamałam, bo ja też bardzo lubię format grupowy i zawsze było nie, żadnych tam mentoringów osobistych. Zaczęłam powolutku właśnie wprowadzać do swojej oferty też takie godziny burzowania mózgowego ze mną. Pojawiły się tak nieśmiale gdzieś tam cały czas na mojej stronie są, ja ich w ogóle nie promuję, ale od czasu tego wywiadu zobaczyłam siebie w ekstraklasie. Pomimo, że prowadzę biznes na rynku polskim, zgłaszają się do mnie osoby, które korzystają ze wsparcia no, topowych coachów, mentorów, przewodników właśnie po tym świecie. No i prawią mi takie komplementy, że to co robię, jak to robię, jest na światowym poziomie. No łechczę to ego, ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby właśnie nie ten wywiad opublikowany w maju, więc wracam tutaj myślami z taką wielką wdzięcznością i dla Ciebie chcę tylko zostawić taką myśl, że nigdy nie wiesz, kiedy zaproszenie do jakiegoś podcastu, do jakiegoś wywiadu, do jakiejś gazety w ten sposób zmieni Twoje postrzeganie siebie albo też zmieni to, jak inni ludzie na Ciebie patrzą. Ja mam wrażenie, że tym wywiadem na poważnie już dojrzałam do tego, że nie jestem tylko Agnieszką od Headmade'ów, którą kojarzy się właśnie z dzierganymi skarpetami na warsztatach, czy jakimś tam szalikiem, czy czapką przedełkową, tylko właśnie jestem Agnieszką, którą kojarzy się z rasowym biznesem. Takim trochę łbem na karku, jeżeli chodzi o prowadzenie strategicznego biznesu, który jednak jest prowadzony z dużą uważnością na własne wartości, zasady takie życiowe, którymi się kieruję, też w życiu prywatnym, na taką uważność na drugiego człowieka. Także bardzo, bardzo dużo ten wywiad we mnie zmienił postrzegania samej siebie i dał mi takiej pewności siebie do wychodzenia z tej naszej handmade'owej, cieplutkiej bańki, cieplutkiej niszy do szerszego biznesu, bo wiem, jak dużo know-how wypracowanego w naszej branży mam, aby podzielić się dalej. Dlaczego o tym tak dużo mówię? Bo zobaczę, że dalsza część roku bardzo mocno kalibruje się do tego mojego mindsetu. I sekretem do tego był właśnie self-care pro. Było nie bycie zagonioną, zabieganą, zapracowaną, tylko zostawianie w kalendarzu przestrzeni na przyjmowanie takich momentów, przemyślenie takich momentów, przeżycie ich i takie zintegrowanie z codziennością w takim poczuciu, że wcale nie muszę tak dużo robić. Ja tak naprawdę jestem. Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś takie mocno rozwojowe klimaty, ale duża ilość pracy, takiego zapierdzielania, jak to się mówi, doprowadziła mnie do pewnego poziomu, z którego długo nie mogłam przeskoczyć wyżej. I okazało się, że ten paradygmat jest do zmiany. Że to nie robienie, napierdzielanie, może u Ciebie też tak jest, tylko w pewnym momencie nauczenie się być, myśleć, podejmować świadome decyzje, patrzeć, w którym miejscu to działanie jest kluczowe i wybieranie działań, które rzeczywiście przesuwają mnie do przodu w założonym celu, bez tej całej otoczki bycia zajętą. W maju na przykład wyborcza online, a później wysokie obcasy, tak, w wersji drukowanej, napisały o Oplotki. I pękam z dumy, bo zobacz, był to rok, który przyszedł po tym roku Visibility 2021, gdzie miałam ciśnienie i naprawdę w mediach byłam non-stop, dużo współpracowałam z naszą Danutą Rolingę-Bednarską, polecam Ci, bo to jest specka od PR-u, jakiej mało, właścicielka butikowej takiej agencji PR-owej.
Jestem z nią w kontakcie tu teraz i współpracujemy już troszkę bardziej luźno, ale rzeczywiście 2021 to był taki czas ciśnienia na te media, bardzo dużej inwestycji też w tym kierunku, czasu, finansów i też czasu Danki, tak, tej naszej współpracy. Natomiast oplotki w maju pokazały się w takich prestiżowych mediach, co okazało się właśnie tym self-care pro, tym przyjmowaniem tego, co przychodzi, tak? Te media po prostu pozbierały jakieś materiały z zeszłego roku i opublikowały epickie artykuły, które ukazały się też w tej drukowanej wersji wysokich obcasów. No dla mnie to wow, kupiłam sobie egzemplarz, zaraz brameczkę i tak dalej. Ale o czym chcę powiedzieć, że to był czas przyjmowania tego, co przychodzi, dbania o siebie w tym wszystkim i te sukcesy medialne też się pojawiły. Także zostawiam Cię z taką refleksją z tego właśnie maja, że czasem jest tak, że bardzo dużo pracujemy i pojawia się taki moment, gdzie warto odpocząć i cieszyć się tymi owocami pracy. Tak właśnie delektować się tym, co do nas wraca po tym, jak siałyśmy na prawo i lewo ziarenka naszej pracy. No i oczywiście maj to też prywatnie jest taki czas wielkiego sukcesu, nad którym mój mąż bardzo ciężko pracował długimi miesiącami, tak? To był jego triatlonowo osobisty rekord na oczach całej rodzinki, tak? Czyli ja z dzieciakami, jego rodzice, jako kibice przyjechaliśmy do tej cukrowni Żnin. Swoją drogą świetna miejscówka, także polecam, tak? Czy obiad, czy jakiś spa, czy ciacho, czy dziecioatrakcje, wszystko tam jest i to na świetnym poziomie. Kujawy, jakby co? Kujawsko-pomorskie. My tam pojechaliśmy, żeby mu kibicować, on oczywiście świetny wynik i przyznam, że dla mnie to jest też taki symbol, że w maju pojawił się wielki sukces mojego męża, który jest trochę takim lustrem dla mnie, bo ja ciągle spycham sport na bok. I w tym roku Self-Care Pro to jest coś, co mnie tak ścigało cały rok jako niedowieziony fuck up. Obiecywałam sobie przez cały rok, że będę więcej trenować, więcej ćwiczyć, regularne właśnie jakieś elementy sportu pojawią się w moim życiu. No i poza chodzeniem na basen, bo zawoziłam moją córkę na pływanie synchroniczne, więc ja też popływałam, albo jakimś takim spontanicznym spacerze, jak mi się zachciało, no to jednak takich regularnych treningów, jak te, które doprowadziły Jacka do takiego niesamowitego sukcesu, no było mało i mam to poczucie, że to jest taki mój fuck up. Jacek jest moim lustrem, który mi pokazuje, jak wiele jest możliwe, kiedy priorytetyzujemy swoje zdrowie, swój taki self-care w kontekście sportu. No i jak jest nam później przykro, jak tego nie priorytetyzujemy, tak jak było u mnie. Także prywatnie to jest właśnie ten czas takiej realizacji. No i trochę takiego postanowienia, że na tą drugą połowę roku może trochę bardziej sumiennie podejdę do tematu. Teraz jest grudzień, nagrywam i mam poczucie, że to też był fuck up, no ale powiem Ci o tym jeszcze trochę później. W każdym razie zostawiam Cię też z taką refleksją, bo może też tak masz, że o, to od jutra, o, tam dieta, o, zacznę jeść zdrowiej, o, będę wygadać. Ja tych postanowień miałam od cholery trochę i żadne nie wypaliło, ale to mi tylko pokazuje, że to nie jest tak, że ja nie potrafię, bo biznes mi pokazuje, że jak się przyłożę, to potrafię niesamowite rzeczy, taki fokus na celu, ale to mi pokazało, że pomimo hasła Self-Care Pro, no to w pewnym obszarze nie dowiozłam tego w tym roku, więc w przyszłym roku, no dobra, nie będzie spoileru, w przyszłym roku hasło będzie trochę związane z tym niedowiezionym w tym. No dobra, ale w maju to jeszcze jest dzień mamy, także prywatnie to jest taki czas, kiedy świętuję z mamą, oczywiście moim niedoścignionym wzorem i mentorką w tej materii. Moje dzieciństwo i to, jak ono mnie zbudowało, jak wiele narzędzi w przyszłym jakby życiu dorosłym mi dało, pokazuje mi, że ona jest moim takim niedoścignionym, totalnym wzorem, ale też przypomina mi tak, telefon o tym, jak bardzo obecna jest w moim życiu od pierwszych chwil do teraz. Ta rola mamy, tak? Te przypominajki na prywatnym Facebooku, które tam o urodziny, o dzieci, o jakieś zdjęcie z wakacji, pokazują mi, jak bardzo ta rola mamy to jest coś, co ukształtowało mnie też biznesowo i tak naprawdę oplotki nie byłoby, gdyby nie dzieci, bo to był ten powód, dla którego odstawiłam tempo architektury na rzecz biznesu, który mogę robić z domu, przy dzieciach, przy katarkach i jelitówkach i całej leście chorób. Oczywiście teraz bardzo mocno jest tak, że redefiniowaliśmy sobie to, jak to wygląda w naszym związku z Jackiem, tak? Z tego paradygmatu znanego u naszych rodziców, gdzie to właśnie kobieta się tym wszystkim zajmuje, do przejścia do takiego partnerskiego związku, który sobie no, sami musieliśmy stworzyć, gdzie on też jest w domu, też robi, też gotuje, sprząta, wiesza, pranie i całą resztę i tak naprawdę ogarnia dzieciaki. Teraz, kiedy ja robię te wielkie biznesy i on też jest wielkim wsparciem, to ten maj pokazuje mi taki
punkt, który powtarza się w naszym kalendarzu, tak, na Dzień Mamy jest co roku, ale w moim osobistym kalendarzu co roku wygląda zupełnie inaczej. To jest inna realizacja, inne zdawanie sobie sprawy, co to znaczy być mamą, inny poziom docenienia tego, ile moja mama dała mi, ile mama Jacka dała jemu, ile mama, czyli teściowa, też daje mi, tak, w kontekście życia. Dywagacje na temat terminu mama i tego, co to znaczy, to jest taki maj i taki punkt zatrzymania, który bardzo, bardzo mocno definiuje mnie jako osobę. Polecam Ci też taki punkt zatrzymania. Zobacz, jak wiele zawdzięczamy naszym mamom, jak wiele one dały nam w życiu i jak często no, nie pamiętamy o tym, żeby to doceniać na co dzień, tylko tam 26 maja biegniemy z kwiatami, nie? Czasem może warto częściej. Dla mnie to jest taki pro tip. Dobra, ale dosyć o maju, bo będziemy tutaj do wieczora. Ja już patrzę, że 40 minut ponad gadam, a jesteśmy na półmetku roku, więc zaczynam troszkę zagęszczać ruchy. Zwłaszcza z tym gardłem. Czerwiec. O rety, czerwiec to miesiąc decyzji wakacyjnych. I tego, co w drugiej połowie roku, bo to jest taki moment, kiedy właśnie podsumowuje się u nas pierwsze półrocze i planuje, co będzie w następnym. Właśnie przez pryzmat już takiej kalibracji pierwszej połowy roku, czyli takiego też już wyciągania wniosków, już takiego małego zatrzymywania się, co dalej. I czy ten plan, który był zrobiony w styczniu, nie trzeba przypadkiem w jakiś sposób zmodyfikować. No ja nakarmiona sukcesem książki i kończąca edycję styczniowej grupy Mastermind, bo to jest akurat właśnie pół roku, jak ta styczniowa grupa się kończy, to wiedziałam, że wrzesień to na pewno czas na kolejną edycję Mastermindu, tak? Czyli coś, co już widziałam, że chcę powtarzać na przestrzeni roku. No ale też mocny akcent dla twórców, żeby tu nie zapominać o naszej społeczności rękodzielniczej i o tym, że też tym swoim biznesowym know-how, które bardzo, bardzo intensywnie rozwijam, chcę się dzielić zwłaszcza z naszą branżą handmade, czyli na wrzesień, tutaj nie było zmiany, jak co roku kolejna edycja naszego flagowego programu Akademia Rękodzielnika, też właśnie było już takie planowanie, coś, co się nie zmieniło w planowaniu od stycznia i zostało w tym momencie planowania w czerwcu, ale jednak coś chcieliśmy zrobić takiego wow. Na pewno było też dla fanów handmade, tu nie wiem, czy Ci nie wspominałam, że cały 2022 już od początku było takie postanowienie, że co poniedziałek o 18.30 na żywo warsztaty rękodzieła i rzeczywiście do czerwca, tydzień w tydzień, słuchajcie, nasza Marta tutaj ogarniała koordynację na zmianę, ja, Ania, Marta, dziewczyny z zespołu, dziewczyny z akademii, gościnni twórcy rękodzieła, co tydzień, słuchajcie, o 18.30 bezpłatny warsztat rękodzieła dla wszystkich, którzy chcą się przy rękodziele chilloutować, pogadać, poplotkować tu w online. Bardzo dużo tych nagrań jeszcze zostało, także możesz zaglądać na nasz YouTube czy na Facebooka. Dużo właśnie tych nagrań zostało, są nawet na takiej specjalnej playliście na YouTubie. I w czerwcu my miałyśmy taki moment, że tak, decydujemy się, będziemy dalej ten maraton ciągnąć, bo to jest masa naszej pracy, tak, masa czasu, też ode mnie takich finansów, no bo to jest płacenie za pracę dziewczyn zespołu. Ale tu była taka decyzja, tak, robimy to dalej, czyli od września też będzie. I my w czerwcu podjęłyśmy decyzję, że jakoś musimy odpocząć, żeby się nie przegrzać, więc w czerwcu podjęłyśmy decyzję, że właśnie całe wakacje będą te warsztaty z pierwszego półrocza, te bestsellery, najlepsze, że tak powiem, warsztaty będziemy w formie nagrań powtarzać, żebyśmy my w wakacje mogły też odpocząć, powakacjować i odkleić się od kompa. No i też po to, żeby właśnie od września mogły toczyć się dalej, także tu taki spoiler, od września do grudnia też te warsztaty się działy, też zresztą zaglądaj, bo grudniowe cały czas się dzieją, tak, czekaj nas jeszcze kilka warsztatów, także bardzo Cię zachęcam o 18.30, one są zawsze bezpłatnie online, więc można z własnego domu, można zaprosić znajomych czy dzieciaki, w grudniu dużo robimy ozdób świątecznych i prezentów. W duchu, nie kupuj, tylko zrób. Także zachęcam i tu chcę tylko powiedzieć o tym, że czerwiec to jest właśnie taki czas podejmowania strategicznych decyzji co na wrzesień, żeby zdążyć to dowieść przy wakacyjnym tempie self-care, czyli odpoczynku jednak w naszej organizacji. No i też chcemy trochę na tej plaży poleżeć, jak jest ciepło, a nie siedzieć przed komputerem, no i podziergać sobie jakieś tam, nie wiem, pareo letnie, zamiast po prostu dłubać coś myszką. No i podjęłyśmy decyzję, że trochę kosztem wakacji chcemy zrobić coś epickiego, zwłaszcza w tym roku, gdzie nas wszędzie kryzysem straszą i w ogóle recesją i że w ogóle strasznie strasznie i że wszystko się teraz rozsypie i ludzie nie będą kupować, bo inflacja i cała reszta. My wręcz przeciwnie, chcieliśmy pokazać, że wcale nie,
to jest kwestia naszego mindsetu, to nie jest czas, kiedy mamy w zamrożeniu usiąść i nie robić nic, nie kupować, nie inwestować w swoje biznesy. Zróbmy coś epickiego, żeby wlać optymizmu w naszą branżę i słuchajcie, podjęłyśmy w czerwcu decyzję, że kolejną edycję Mastermindu i Akademii Rękodzielnika i właśnie tego powiedzenia, że dalej kontynuujemy bezpłatne warsztaty dla fanów rękodzieła, otworzy pierwsza w Polsce konferencja online dla branży handmade. Handmade Business Summit. Dumnie mogę powiedzieć, że już, wiadomo, spoiler, już była, świetnie, wyszła nam we wrześniu, ale to właśnie w czerwcu zorganizowałyśmy też taki maraton warsztatów rękodzieła, więc możesz zobaczyć, jak dużo w tym czasie, kiedy już się robi ciepło, już chcemy być na dworze, już na spacerze, my dowiozłyśmy maraton warsztatów rękodzieła, czyli warsztaton, możesz zobaczyć na YouTubie, to są cały dzień robiłyśmy warsztaty rękodzieła na żywo i to było takie zakończenie tych warsztatów na żywo, które działy się przez pierwsze półrocze. Ogłosiłyśmy, że będzie właśnie taka pauza wakacyjna w postaci nagrań, czyli właśnie nie przerywamy, ale będą to leciały nagrania, my będziemy już wtedy na kocykach plażowych i odpoczywały, wszystko zaplanowałyśmy i tam właśnie co tydzień te warsztaty były puszczane i właśnie, że robimy to po to, żeby we wrześniu wracać z pełnymi bateriami i po to, żeby właśnie wakacje, ten czas pracy przeznaczyć na pracę nad konferencją. Więc zobacz, bardzo dużo w czerwcu, ale wszystko po to, żeby móc sobie troszkę w lipcu i sierpniu na takim autopilocie dłubać takie mniejsze rzeczy i też w międzyczasie odpoczywać. Czerwiec to jeszcze też taki czas, kiedy ja już właśnie z tymi wstępnymi planami w Oplotki pojechałam na spotkanie z moją mentorką Sigrun w austriackie Alpy, słuchaj, na takie spotkanie w bardzo kameralnym gronie, na taki retreat biznesowy. Dosłownie tam chyba z 12 czy 15 nas było, 10, 12, jakoś tak, około 12 osób razem z Sigrun i jej zespołem. I to był taki właśnie taka strategiczna narada, trochę poszerzenia horyzontów. Wszystkie tam przyjechałyśmy ze swoimi planami, żeby właśnie jeszcze się tak challenge'ować, żeby zrobić więcej, lepiej, bardziej wydajnie, jeszcze lepiej służyć swoim klientom. Ja tam miałam taką profesjonalną sesję zdjęciową, makijaż od super specjalistki, takiej make-up artystki. Więc czerwiec dla mnie to był taki czas wow podsumowania tego, co było w pierwszym półroczu, wow zaplanowania kolejnego, ale też takiego wow odpoczynku biznesowo / wakacyjnego. Dla mnie to był taki wstęp do wakacji, zakończenie biznesowym wyjazdem, ale jednak już w takich okolicznościach przepięknej przyrody. Oczywiście pospamowałam zdjęciami bardzo dużo relacji, bardzo dużo też takich, takiego oznaczania tych przedsiębiorczyń, które też tam były, robią świetne rzeczy, blogerki, światowej klasy właśnie przedsiębiorczynie, które w branży żywieniowej działają, tak, Claudia Nichtel, Judith Peters, tak, na rynku niemieckim, na rynku czeskim, na rynku międzynarodowym, także zachęcam Cię, bo bardzo fajnie podglądać takie osoby, zobaczyć jak one to robią, że trochę ten biznes online, on jest bardzo uniwersalny, tak, my możemy się inspirować osobami nawet z języków, których nie znamy, bo tam ja po czesku to tylko chranolki pamiętam, frytki, jakby ktoś nie wiedział, ale inspiruje się tym, co robi Ingrid, bo też ma trójkę dzieci, tak jak ja i pokazuje, że naprawdę to, że mi się wydaje, że robię niesamowite rzeczy, to wystarczy spojrzeć na nią i o kurde, Aga, weź ty, przestań, dupkę zbieraj i rób więcej, tak? No i oczywiście fotki nie są w stanie oddać atmosfery, ale zostawiam Cię z tą myślą, że właśnie półrocze zakończyłam znowu z takim mikro podsumowaniem. Do tego Cię też zachęcam, żeby zaplanować sobie, czy to wyjazd, czy to weekend, czy to po prostu, nie wiem, czas, kiedy dzieci podrzucisz do rodziców i usiądziesz i się zastanowisz nad swoim pierwszym półroczem i zobaczysz, czy ten roczny plan, który sobie robisz teraz, czy w styczniu, czy idziesz w dobrym kierunku, czy nie trzeba tam coś skalibrować, czy nie trzeba z czegoś zrezygnować, albo zastąpić, albo wymienić, albo dodać do tego planu, bo powiem Ci, że te sukcesy właśnie tej drugiej połowy roku, to zawdzięczam temu, że właśnie w czerwcu się zatrzymuję, wyciągam wnioski, kalibruję, pytam same siebie, czy rzeczywiście podążam w zgodzie z tym rocznym hasłem Self-Care Pro i dla mnie to była taka odpowiedź, tak, już wiem, czego nie zrobimy, ale wiem, co zrobimy lepiej, bardziej, z lepszą intensywnością. No i przez pryzmat właśnie takiego wejścia w wakacyjny klimat, no lipiec, sierpień, to tak trochę hurtowo Ci opowiem, bo to szybciutko minęło, to był wakacyjny klimat, tak, wjechałam właściwie wprost z tych Alp i pływania w jeziorach o temperaturze bardzo niskiej do nadmorskiego kurortu z dzieciakami, z mężem
byliśmy pod Kołobrzegiem, tam, nie wiem, czy kojarzysz, Sunrise Festival w Podczelu. My byliśmy tam na tydzień przed, więc to było też takie fajne doświadczenie. Mąż to skwitował, że tak blisko, a tak daleko. No bo pamiętamy siebie jako studentów, którzy na takie imprezy jeździli, żeby po prostu trochę doświadczyć silnych emocji, kuriozum tańczenia na plaży, czy takich rzeczy. A teraz z trójką dzieciaków, my tam w zupełnie innym kurorcie, wiecie, z zabawami, kulkami i tam, nie wiem, skakaniem w jakichś tam trampolinach. I tak oglądanie tych ludzi, którzy przyjeżdżają tam właśnie na taki chillout, gdzie siedzą obok ciebie na kocyku na plaży z muzą, w ogóle już tam z dobrym browarem. I siedzenie tutaj z dziećmi, z chrupkami, milionem piaskowych zabawek. To było takie doświadczenie. Zobaczenie siebie znowu w zupełnie innej perspektywie życiowej. Więc dla mnie to była też taka realizacja. Kurczę, jak to życie szybko ucieka. Dobra, ale już robię się tu nostalgiczna, więc podążam dalej. Później pojechaliśmy do Mielna. Też mam taki swój ulubiony tam Dune Mielno, gdzie kiedyś jako architekt właśnie robiłam wnętrza. Więc trochę to jest taki powrót do tego miejsca, gdzie sama wybierałam te upięcia okienne, te blackouty, które mają sprawić, że nie razi cię słońce, te meble, te antresole, te jakieś właśnie dodatki do tych apartamentów. A teraz jedziemy tam po prostu jako goście, więc to jest też takie trochę symboliczne dla nas, kiedy tam jesteśmy. W każdym razie chodziło o naładowanie baterii słonecznych. Tak, ja wiedziałam, że energia jest potrzebna, żeby starczyło do wrześniowej konferencji. Więc tak naprawdę lipiec minął w mgnieniu oka. Dziewczyny już tutaj zespołu zasuwały, tak? Dziewczyny przesunęły sobie urlopy na wrzesień, więc też wielkie dzięki dla naszego zespołu. Słuchajcie, mam najlepszy zespół na świecie, naprawdę. I zrobiły to po to, żeby właśnie dowieść konferencję. Ja w czerwcu już nagrałam troszeczkę wywiadów do konferencji, prelekcji takich gościnnych. Dziewczyny po prostu pracowały nad obrabianiem tego, tworzeniem strony, tak? Już takim dłubankiem na zapleczu. Powoli już wysyłały maile do naszych partnerów promocyjnych, a ja w lipcu jeszcze właśnie tak zbierałam energię celowo, nie zaglądając do komputera, albo tylko tyle, ile trzeba. No i to był jeden wielki dzień nad morzem, to tak szybko minęło, że nawet nie wiem kiedy. No a później już było właśnie przygotowanie do konferencji, przerwane tylko gdzieś tam weekendami nad jeziorkiem. No i mojej urodziny, ja świętuję 18 plus lat co roku, 31 lipca. Te urodziny uświadomiły mi, że no, już jest półmetek wakacji, tak? I oczywiście to świętowanie jest też takie bardzo mocno prywatne, ale przez pryzmat biznesowy, bo wpis do KRS-u naszego stowarzyszenia Oplotki dostaliśmy właśnie 4 lata temu, właśnie 30 lipca, więc to jest takie przyklejone do moich urodzin. Coś śmiałam się, że to był dla mnie taki prezent urodzinowy, że dostałam wpis i też było takie świętowanie, jak stowarzyszenie ruszyło. Teraz już są 4 lata, w przyszłym roku będzie 5, więc też mam nadzieję na jakiś kreatywny pomysł na świętowanie tego, tych właśnie swoich urodzin, ale też 5 lat stowarzyszenia. Więc pewno spodziewaj się, że coś tam fajnego się zadzieje, zobaczymy jeszcze w jakiej formie. No i oczywiście wakacje to była praca nad Handmade Business Summit. Możesz wskoczyć na stronę, zobaczysz efekty tej pracy, bo konferencja odbyła się we wrześniu, ale do teraz można z materiałów konferencyjnych korzystać. No i to był też taki moment, kiedy zbiegło się jakby ta praca właśnie nad tą konferencją, też taką, no, dmuchniętą w skrzydła podczas tego wyjazdu z Sigrun, bo tam ona mnie bardzo mocno motywowała, tak, rób wielkie rzeczy, jak to jest pierwsze w Polsce, to tym bardziej, ma być epickie, ma być super, dasz radę, tak, wiecie, te wszystkie rzeczy, które wracasz z takiego wyjazdu i mówisz, wow, zrobimy po prostu niesamowitą rzecz. No i to był taki fajny czas, bo podczas tego wyjazdu z Sigrun dużo z nią rozmawiałam o mojej książce, właśnie dzieliłam się tą wielką radością z wydania książki. To był też gigantyczny projekt 2021 roku, taki bardzo mocno obciążający zespół, masa roboty, nasz zespół wtedy bardzo urósł, tam aż do 10 osób w tym momencie właśnie wydawania książki. Self-publishing, jeszcze crowdfunding, więc nie dość, że wydawaliśmy to wszystko sami, grafiki, nie grafiki, koordynacja z wydawnictwem i tak dalej, bo to nie było wydawnictwo, tylko my sami byliśmy wydawnictwem, plus jeszcze crowdfunding, czyli zbieranie funduszy od naszej społeczności, żeby za to wszystko zapłacić. Było tego strasznie dużo i właśnie na tym wyjeździe z Sigrun, jak mogłam porozmawiać o tym i opowiedzieć, jak bardzo się cieszę, że się nie wystraszyłam, że dowiozłam, że nasz zespół dowiózł. I ten moment, kiedy ona mówi, że ona wydaje swoją książkę i mówi, wow, Aga, zrobiłaś to pierwsza przede mną, ja dopiero wydam ją właśnie w lipcu. To pamiętam, było takie niesamowite uczucie pełnego koła. Mentorka, od której czerpałam bardzo wiele,
która może teraz czerpać ode mnie, z mojego doświadczenia właśnie, choćby symbolicznie w postaci tego wydania książki, takiego dzielenia się tym know-how i refleksjami z tego procesu z nią, po to, żeby ona mogła promocję swojej książki robić jeszcze lepiej. No coś niesamowitego, powiem Ci, że to jest taka wartość, którą wyniosłam z tego wyjazdu i właśnie w wakacje, kiedy już był ten lipiec, kiedy ona wydała swoją książkę, to jest Kickstart Your Online Business. To jest książka, która mówi właśnie o tym jej procesie Kickstart, jak zrobić swój epicki kurs online. Tam jest w tej książce napisane krok po kroku, jak to zrobić, więc polecam Ci, można ją na Amazonie kupić. Zresztą też to podlinkuję, więc możesz sobie zobaczyć. Jest też już audiobook, bo wydała audiobook, premiera była jakieś, nie wiem, 2 czy 3 tygodnie temu. Też z tej okazji właśnie głośno było o e-booku, tak, znowu takie odświeżanie tej promocji. W każdym razie w wakacje ona wydała tą książkę, można już ją było kupić na Amazonie. I dla mnie to był taki niesamowity czas, bo oczywiście, no pierwsza się rzuciłam na tą książkę, tak, już tam w premierowym momencie, już tam jak pikuś czekałam po prostu, kiedy do mnie tam dojdzie ten plik cyfrowy. No i odpaliłam sobie na Kindle tak wieczorem pod kocykiem właśnie, już tak ten dzieci poszły spać, dobre winko, satanie, mówię, a teraz sobie przeczytam. I na stronie numer tam 9 czy 10 czytam swoją historię. To było tak przepiękne przeczytać, że w Kickstarcie Sigrun nie tylko opisała sam proces, ale opisała historię osób, które zbudowały swój biznes dzięki kursom online tworzonym w tym procesie. Ja bardzo wiele swoich kursów stworzyłam właśnie w procesie Kickstart. Dużo ludzi się śmieje, że no, to drugi czy trzeci raz robiłaś ten sam kurs. Ja mówię tak, bo ja wiedziałam, że mam pomysł na kurs i wchodziłam w ten proces właśnie z tym pomysłem, bo wiedziałam, że tam jest tak, że co tydzień mam co zrobić w tym tygodniu, co w tamtym i pach, 10 tygodni, epicki sprzedany kurs. I śmieję się, bo czytałam tą książkę i tam właśnie czytałam o sobie, swoją historię od tego momentu, kiedy zaczęłam, kiedy tak się bałam, tak nie wiedziałam, czy to się w ogóle uda, do tego momentu, gdzie jestem tu i teraz i inspiruję kolejne osoby do tego, żeby zacząć, żeby iść dalej, żeby jak coś nie wyszło, to się nie poddawać, tylko cisnąć dalej, otaczać się ludźmi, którzy pomagają, wspierają, bo razem jest po prostu łatwiej. I czytanie tego na stronach książki autorstwa mojej mentorki, którą z serca podziwiam, której jestem bardzo wdzięczna za ten kopniak na samym początku i tą wielką porcję wiedzy, know-how biznesu online, no to było coś takiego bardzo symbolicznego. Ja się śmiałam, bo to też było w okolicach moich urodzin, więc takie niesamowite, symboliczne prezenty od losu dostałam. No i u nas rodzinnie to też jest bardzo dużo okazji takich właśnie rodzinnych, imieniny, urodziny, rocznice, tak? My mamy rocznicę ślubu w sierpniu. Moja córka ma swoje urodziny, najstarsza, więc ta, która sprawiła, że jestem mamą, tak? Boże, kiedy to minęło? 9 lat? Masakra, po prostu nie wiem, dopiero co odliczałam 9 miesięcy w ciąży. No w każdym razie to jest taki przepiękny czas dla mnie, gdzie ten biznes przeplata się z życiem prywatnym i to jest tak, że ten tydzień to zasuwam, tak, do tej tam 14 czy 15, kiedy Sarcia tam ze żłobka wracała, dzieciaki z jakiejś półkolonii czy tam wyjazdów i później popołudnia wspólne gdzieś na plaży, gdzieś na jakiejś wycieczce rowerowej, przerywane właśnie weekendami, które są najczęściej rocznice, imieniny, urodziny, więc też takie spotkania w gronie najbliższych. Bardzo, bardzo fajny czas, ja go uwielbiam i też celowo planując właśnie, planuję ten czas na taki trochę luźniejszy. No i też mam ten komfort, bo mam niesamowity zespół, który przejmuje bardzo wiele zadań, pomaga, no bo taka konferencja nie byłaby możliwa, gdyby nie to, że dziewczyny zasuwały jak szalone i przełożyły swoje urlopy na wrzesień, także dziewczyny, jak słuchacie, nigdy się Wam nie odwdzięczę, po prostu wdzięczność ever, forever. No i wrzesień! Wrzesień, dzięki tej wakacyjnej po prostu, nie chcę powiedzieć harówce, bo starałyśmy się dbać o siebie, ale dzięki temu wysiłkowi wrzesień rozpoczął się doroczną tradycją, czyli akademia, mastermind, epickie warsztaty rękodzieła, ale też muszę powiedzieć o takim małym akcencie, dla mnie rozpoczął się drutozlotem. Ja co roku we wrześniu jeżdżę sobie na drutozlot, to dla niewtajemniczonych jest taka impreza, gdzie przyjeżdżają chyba wszystkie szanujące się dziewiarki, ale też przyjeżdżają wystawcy i producenci włóczek, sznurków, osoby, które barwią ręcznie, tkają, kto tam jeszcze jest, osoby, które produkują akcesoria typu guziki, jakieś takie akcesoria dziewiarskie. No to są takie targi dla włóczkowych maniaków.
z jednej i z drugiej strony niesamowite osobistości i w tym roku, słuchajcie, organizują to trzy niesamowite babki, pasjonatki, które ciągle robią to tak trochę hobbystycznie, tak? To nie jest żaden biznes, one to po prostu robią, bo kochają dziergać, tak? I w tym roku, słuchajcie, to już jest chyba, to była piąta czy szósta? Boże, zabijcie mnie, chyba piąta. Muszę sprawdzić. W każdym razie kolejna, po przerwie takiej pandemicznej, edycja już wielka, słuchajcie, na takiej hali wystawienniczej w Toruniu i dziewczyny zaprosiły mnie, żebym prowadziła galę, tak? Więc dla mnie to było tak niesamowite wyróżnienie, że jako oplotki, jako ja mogę opowiadać trochę tak ze sceny o tej imprezie, zachęcać, tak, trochę moderować to wydarzenie, po to, żeby dziewczyny też trochę miały więcej przestrzeni, żeby pogadać z ludźmi, pobyć po prostu w tym wszystkim, nacieszyć się czymś niesamowitym, nad czym pracują często też długimi miesiącami wakacyjnymi, żeby się zadziało. I dla mnie to był też niesamowity czas, bo ja na drutozlocie mogłam powiedzieć o tych wszystkich planach, oplotki właśnie na kolejne półrocze. Więc bardzo wielkie dziewczyny, organizatorki, jak słuchacie, dziewczyny, bardzo Wam dziękuję. Ja mogłam powiedzieć o tej konferencji, słuchajcie. Opowiedziałam na drutozlocie o Handmade Business Summit. Pełna dumy, choć też pełna strachu, bo to jednak pierwsza edycja. Nigdy nie było wiadomo, czy tam coś nie wybuchnie na stronie, albo jakieś, nie wiem, technikalnia, automatyczne maile, czy coś się nie odepnie. Ale ogłosiłam, zaprosiłam, tak, i uczestniczki drutozlotu mogły sobie spokojnie też skorzystać z Handmade Business Summit. I sama konferencja odbyła się w dniach 5-9 września. My wtedy udostępniałyśmy bezpłatnie wszystkie materiały, nad którymi pracowałyśmy przez całe wakacje, czyli nagrane z prelegentami, tam było ponad 20, bo czy 27? Nie chcę oszukać, ale ponad 20 prelekcji, które były nagrywane w formacie mojego wywiadu z prelegentką, po to, żeby właśnie zadawać pytania, żeby zdyscyplinować do tego, żeby w takim krótkim formacie, tam 30 parę minut, wydusić jak najwięcej wartości takiej praktycznej dla oglądających. Moje pytania też służyły wtedy jako takie streszczenie, co będzie w tym wideo, żeby każdy mógł sobie wybrać, które chce oglądać, jeżeli nie ma czasu wszystkich. I to był właśnie ten moment, kiedy 5-9 września udostępniłyśmy te pięknie zmontowane, przepięknie obrobione przez dziewczyny zespołu materiały na cukierkowatej, po prostu przepięknej stronie internetowej. Totalne szaleństwo, słuchajcie, dla nas ponad 200 godzin pracy, jak naliczyłyśmy na koniec sierpnia, tam ponad 200 godzin pracy, czyli gigantyczna inwestycja udostępniona totalnie bezpłatnie dla fanów i twórców rękodzieła, którzy poważnie myślą o tej branży, żeby w niej zostać. Czy to jako odbiorcy, tak, fani, którzy chcą korzystać z tych usług, chcą wspierać, rozumieją, dlaczego te rzeczy kosztują, tak, bo są coraz lepsze, coraz bardziej profesjonalne. I dla osób, które działają w tej branży, posłuchanie historii praktyków, którzy pokazują, że to nie jest branża, wiecie, wacikowa, tam jako rozrywka pomiędzy, tylko to jest normalny, profesjonalny biznes i pokazało mi to, że przez te 5 dni właśnie takiego udostępniania tego wszystkiego bezpłatnie mieliśmy szansę dotrzeć do bardzo, bardzo wielu osób i oczywiście później te wszystkie nagrania przeniosłyśmy na platformę, taką wypasioną platformę, gdzie można tego właśnie słuchać w formie podcastu, tak jak tutaj słuchasz w formie, czyli wyciągnęłyśmy audio z tych wszystkich prezentacji, wideo i tak dalej, masa znowu pracy po naszej stronie. Wszystko przeniosłyśmy na wypasioną platformę, dodałyśmy tam różne bonusy, różne prezenty od naszych partnerów, tak, no masa, tam jest jakiś zniżek na materiały, jakiś takich właśnie bonusów, kontaktów nawet też, bo często jest tak, że ludzie nie wiedzą nawet, że jakieś firmy istnieją, a tutaj miałyśmy masę właśnie tych kontaktów. I okazało się, że wszystko to zebrałyśmy właśnie na takiej wypasionej platformie i te materiały można do dzisiaj sobie kupować, można z tego korzystać, oglądać te nagrania. One celowo były zrobione na takim dużym poziomie uniwersalności, czyli nie wchodziłyśmy w jakieś takie, nawet jak tam prawnie rozmawiałyśmy z Iloną, to nie wchodziłyśmy w detale, co dzisiaj jest ważne, tylko co generalnie jest ważne w prawie dla rękodzielników, tak? Ona bardzo dużo tematów zaznaczyła, zasygnalizowała. Jak mówiłyśmy o fotografii, no to mówiłyśmy o fotografii produktowej, żeby to było aplikowalne nawet za, nie wiem, 3 lata. Także wszystkie te nagrania były z taką intencją, można sobie z tego skorzystać teraz we wrześniu, można sobie z tego skorzystać w styczniu, lutym, marcu i tak wyciągniesz z tego bardzo dużo, dużo wartości od praktyków z tego biznesu.
Było tam też dużo osób spoza branży handmade, z którymi robiłam takie wywiady właśnie na zasadzie, jak możemy to know-how implementować do naszej branży handmade'owej, czyli na przykład z radczynią prawną o prawie dla handmade'u, tak? Ze specką od mindsetu właśnie kilka praktycznych narzędzi, jak pracować z tym, że wiecznie mamy problem z wyceną i sklejamy to z naszym poczuciem wartości. Dobra, nie rozgaduję się, bo o konferencji mogłabym godzinami. Był też taki odcinek o konferencji, więc się odsyłam do poprzednich odcinków podcastu. Warto sobie pogłębić, jeżeli Cię zainteresowałam. Ale tu chcę Ci tylko powiedzieć, że tej konferencji by nie było, gdyby nie niesamowici partnerzy, którzy włączyli się w promocję wydarzenia. My celowo promowałyśmy tą konferencję organicznie. Wiedziałyśmy, że to jest niesamowita jakość. Ja sobie powiedziałam, no nie, nie będę płacić za reklamę na fejsie po to, żeby komuś coś dać za totalnie free. Coś, nad czym pracowałyśmy tyle czasu i co ma tak ogromną wartość. I zdałyśmy się tutaj na partnerów, którzy mówili swojej społeczności o konferencji i zdałyśmy się na to, że ludzie po prostu będą tą konferencję polecać. I tak się stało. Jestem z siebie tak dumna, bo to jest dowód na to, że oczywiście jakieś tam reklamy puszczamy na jakieś, nie wiem, nasze kursy, książkę i tak dalej, ale to pokazało, że nawet gdyby w tym momencie coś się stało z tymi reklamami, z tym Facebookiem, Instagramem, to legenda o plotki idzie w świat, bo ludzie po prostu sobie o tym mówią. Robimy tak dobre rzeczy, że poczta pantoflowa działa, więc zachęcam Ciebie też, jeżeli słuchasz nas, korzystasz z naszych treści, śmiało podziel się tym dalej, bo myślę, że w dzisiejszych czasach przechodzimy albo wracamy do czegoś, co świetnie funkcjonowało przez tyle lat i mam wrażenie, że social media trochę to obcięły, do rozmawiania z drugim człowiekiem i polecania czegoś, co po prostu działa, co może pomóc, co mi zadziałało, co może Tobie pomóc. Więc jeżeli Ty korzystasz z naszych treści, czujesz, że ten odcinek w jakiś sposób daje Ci wartość, proszę Cię, podziel się z taką osobą, o której ciepło myślisz. Na pewno Ci podziękuję, jak zdzierży ten super długi odcinek, nie? Nie, no ale wiesz, o czym mówię, tak? Mam wrażenie, że ta konferencja dała mi też właśnie taką refleksję, że nie to, że sieć w kącie znajdą Cię, tak, bo to nie te czasy, słuchajcie, żeby tak myśleć, ale że jednak będziemy coraz mocniej bazować na jeszcze lepszym, epickim dopieszczaniu tych osób, które z nami są i otwartym komunikowaniu, podziel się, powiedz o nas, bo mam wrażenie, że ta promocja działa nam po prostu najlepiej. Robimy bardzo dobre rzeczy i bazujemy na tym, że działamy w takiej samej energii jak Ty, że Ty też chcesz się tym dzielić dalej. Skoro my się dzielimy z Tobą, to Ty podzielisz się z kimś dalej i podasz tą pałeczkę. I też dlatego chcę o tym powiedzieć, że tej konferencji nie byłoby, gdyby nie partnerzy, gdyby nie właśnie te informacje i już wiem, że na pewno chcemy zrobić coś takiego w przyszłym roku. Jeszcze się zastanawiam, czy będzie to pogłębienie treści tegorocznej konferencji i takie, wiecie, konferencja PiS, czy będzie to zupełnie nowa konferencja. Na pewno jednak powielimy to, że będziemy chcieli bazować na partnerach i na osobach, które korzystają z tych treści, aby to one dzieliły się informacjami dalej. Mam nadzieję, że jeżeli tego słuchasz, to też sobie gdzieś tam w kalendarzu zaplanujesz, że wrzesień w oplotki to jest taki mały nowy rok, gdzie można rzeczywiście skorzystać z wielu rzeczy bezpłatnie, ale robimy to też z taką intencją, że wiemy, że jest taki moment hura, hopsia, tak, jakiejś konferencji. Jak bywasz na konferencjach, to wiesz, że jest taki moment emocji. Tak, tak, robię super, super wielkie postanowienia i plany. A później te emocje nam opadają i nic z tego nie wdrażamy w życie. I żeby tak nie było, kontynuacją naszej konferencji są oczywiście nasze programy, które mogą Cię wspierać w dalszej drodze. Jakie to były programy w tym roku? Ano tak jak powiedziałam. 6. już edycja Akademii Rękodzielnika, czyli półrocznego programu wspierania twórców rękodzieła w przedsiębiorczej drodze takiego rozwoju do działalności opartej o handmade. Koniecznie wpadaj na 7. edycję, bo też będzie we wrześniu, to na bank, bo to jest nasz flagowiec, który w formacie, który łączy dostęp do wszystkich naszych kursów biznesowych. Oczywiście to też można było we wrześniu kupić, tak? Kurs jak się promować na Pinterestie, kurs Handmade Hobby czy Biznes, czyli jak sobie to policzyć, czy to mi się w ogóle spina biznesowo, czy lepiej nazywać to po prostu hobby, albo jak to zmienić. Wszystkie kursy rękodzielnicze, tak, czyli kursy szydełkowania, dziergania, punch needle, haftu, szycia, drutów, tak, te wszystkie kursy tak samo były dostępne. Również kursy takie bardziej o specyficznych tematach, typu na przykład regulaminy do sklepów internetowych dla twórców rękodzieła. To wszystko ruszyło, było wcześniej dostępne, ale często było w takich różnych promocyjnych cenach.
I oczywiście te wszystkie materiały są dostępne w Bibliotece Akademii Rękodzielnika, czyli te osoby, które wchodziły na pokład Akademii, oczywiście mają do tego wszystkiego dostęp. Tak, głównie do tych biznesowych, bo tam kursy dziergania właściwie nie są potrzebne. Tutaj bardziej dyskutujemy o rozwoju biznesu. I oczywiście drugim elementem Akademii Rękodzielnika są właśnie co dwutygodniowe spotkania. Trochę tak w duchu mastermindowym, ale z bardzo dużym elementem mojego mentoringu, czyli takiego odpowiadania na pytania, prowadzenia, pomagania, ale właśnie też wprowadzając troszkę elementy mastermindu, czyli takiego wymieniania się wiedzą i moje facylitowanie tej przestrzeni. No i oczywiście też ruszył mastermind, czyli już taki rasowy program mastermindu, czyli wymiany wiedzy w elitarnym gronie. To są bardzo małe grupy, bo tylko 4-5 osób przyjmuje do jednej grupy, plus oczywiście ja jako facylitator. Też jest to format półroczny, też raz na 2 tygodnie, ale tutaj to już jest rzeczywiście 2 godziny raz na 2 tygodnie i to już jest właśnie mastermindowanie biznesowe. Tutaj tego mojego mentoringu jeszcze trochę jest, ale głównie chodzi o mastermind. No i oczywiście, kiedy piszę sobie tutaj notatki i patrzę, to w podsumowaniu jesteśmy na półmetku obu tych programów, które wystartowały właśnie we wrześniu, więc na półmetku Akademii, na półmetku Mastermindów i ja na samą myśl, że mogę tego robić więcej, to oczywiście już mogę Ci powiedzieć, że będzie więcej. Na pewno wystartuje Akademia we wrześniu, teraz na pewno w styczniu wystartuje Mastermind. Oczywiście Mastermind jest też dla osób spoza branży handmade, ale też osoby z branży handmade się pojawiają. To jest taki program dedykowany do osób, które już są dosyć samodzielne, tak? Już nie mają problemów z wdrażaniem. Jeżeli pojawia się coś w mastermindzie, gdzie sobie na przykład mówimy, nie wiem, o, chcę zacząć prowadzić bloga, to ja wiem, że ja już nie będę Cię jak to robić uczyć. Tu bardziej rozmawiamy o wyzwaniach strategicznych, takich ogólnorozwojowych do biznesu. Także w styczniu rusza na pewno mastermind, a we wrześniu myślę, że znowu ruszymy z mastermindem i akademią, tak? Akademia jest tylko raz w roku, mastermind 2 razy w roku, bo bardzo często osoby, które czają się na akademię, dołączają faktycznie do mastermindu i później do tej akademii, że tak powiem, już dodatkowo sobie jako taką rozrywkę gdzieś tam zaglądają. Okej, co z takich prywatnych rzeczy, tak? No bo jak widzisz, dużo się działo we wrześniu. Ja sobie wynagrodzałam po prostu takimi małymi przyjemnościami, żeby się nie przegrzać, nie wypalić. Na przykład grzybobranie, tak? O Jezu, jak dawno nie byłam na grzybach we wrześniu, tak się cieszyłam i rzeczywiście grzybów było od choinki trochę. Zabrałam dzieciaki, więc taka frajda, żeby im pokazać coś, co ja pamiętam z dzieciństwa jako świetną przygodę. Byłam w Krakowie na urodzinach zaprzyjaźnionej radczyni prawnej, tutaj pozdrowionka Ilona Przetasznik, jak słuchasz. Bardzo fajnie, bo sama wyprawa, pojechałam sama, bez dzieci, tak, więc też tak, no być w hotelu i się wyspać, to mała przyjemność, ale też być właśnie na urodzinach czyjejś firmy, to było takie fajne doświadczenie. Zwiedzałam Kraków z Beatą, która no, jest mistrzynią szydełka z naszej oplotkowej społeczności, ale też lata pracowała jako przewodnik, więc pokazała mi Kraków i Wawel do zupełnie innej strony, której nigdy wcześniej nie widziałam i pewno nigdy nie zapomnę. No i oczywiście były też takie weekendy, nie wiem, z winkiem, kinem domowym, z dzieciakami, które w końcu zasnęły i można odpocząć, a jeszcze jest jasno, jeszcze jest ciepło, więc można coś porobić, na balkonie posiedzieć właśnie i sobie pogadać. No i wparłam też do Ani Dealer, do rozwijalnie kobiet, takie stacjonarne networkingi, więc już byłam taką prowadzącą gościem i to mi przypomniało, jak fajnie jest być z ludźmi na żywo. Zwłaszcza, że od czasu pandemii no, w naszym grafiku głównie wydarzenia online'owe, więc ja wtedy też zaczęłam trochę wrzucać takie stacjonarne warsztaty. Jeszcze tutaj w listopadzie jakieś takie stacjonarne były. Nie wypaliło one jakoś super powalająco. Myślę, że przyzwyczailiście się, że jesteśmy głównie w online'ie, ale została mi w głowie taka myśl, że trochę więcej tego offline'u wpleść w kalendarz. Kto wie, może w przyszłym roku pojawią się znowu takie stacjonarne warsztaty. Nie chcę zapeszać, ale tutaj plany takie duże, lokalowe są. Więc kto wie, może będą. Na razie pewno będą jakieś pojedyncze, które sama prowadzę, może czasem przy współpracy innych prowadzących, ale gdzieś z tyłu głowy jest takie ciche marzenie, żeby no, wrócić w troszkę większym wymiarze do tego offline'u, dać Ci możliwość spotkać się ze mną, z nami na żywo. No ale to takie luźne plany, które zrodziły się właśnie po tym wrześniowym wojażowaniu. I właściwie z września do października te podróże tak się trochę rozciągnęły, bo miał to być taki trochę miesiąc odpoczynku po konferencjach różnych, też po tej naszej konferencji. Ja też brałam udział w konferencji u Oli Gościniak,
jako prelegentkę, gdzieś tam odbierałam od niej medale, słuchajcie, za osiągnięcia, też wszystko podlinkowałam, ale nie chcę się tu rozwodzić. No ale był to taki pracowity czas, więc październik miał być trochę takim odpoczynkiem, ale w moim wydaniu to oczywiście jest turbo, więc rozpoczął się od wyjazdu do Warszawy, gdzie podczas takiej uroczystej gali odebrałam swoje honorowe egzemplarze publikacji 50 osobistości biznesu, której no, użyczyłam wizerunku obok różnych innych przedsiębiorców, wspierając Fundację Rozwoju Kardiochirurgii imienia profesora Zbigniewa Religii. I cieszę się, bo tam no, zobaczyć siebie obok, nie wiem, dr Ireny Eris albo nie wiem, Justyny Brudnickiej, którą też serdecznie pozdrawiam tutaj z Poznania. Śmieję się, bo tam ją poznałam, chociaż jesteśmy obie z Poznania. No, czy Agnieszka Wojsa Cosentino, tak, osoby też trochę tak z mojej branży, tak, no, tuzę aluminiowych konstrukcji, która robi takie rzeczy z konstrukcjami jako kobieta w tej branży, że po prostu chylę czoła, więc to był taki niesamowity czas znaleźć się w gronie tych osób, w jednej publikacji i tak trochę być na równi z nimi, tak, mnie to tak bardzo, bardzo podniosło. W sumie przeżywam do dzisiaj, bo nagrałam nawet jakieś takie krótkie wideo na YouTubie, też tam podlinkuję w tej notatce, więc możesz sobie zobaczyć tą publikację. I chciałam się podzielić refleksją, ale też na gali wystąpiłam w sukience, którą ręcznie wydziergała Justyna z dziergaczkowo.pl. Słuchajcie, to był taki mój osobisty manifest, żeby pokazać, że na takiej gali, gdzie wiecie, tam Gucci i Louis Vuittony same i tak dalej, ja tam wystąpiłam po prostu w niecodziennej odsłonie. Oczywiście przemawiałam, podkreślając, jak bardzo nasza branża wspiera takie gale i akcje charytatywne, choćby rękodziełem licytowanym na potęgę na podobnych aukcjach. Więc to było coś, tak? Pojechałam trochę połechtać ego, że wiecie, mogę wspierać. Ale był to taki przedziwny miks no takiego doświadczenia z serii kim ja jestem, żeby robić takie rzeczy z takim odwiecznym to nie dla Ciebie, to dla lepszych, to wiesz, no te wszystkie przekonania takie o tym, że nie jestem warta tego, mieszały się z takim właśnie, że jestem, właśnie, że to zrobię, właśnie, że będę jedną z 50 osobistości biznesu, która użycza swojego wizerunku na cele charytatywne i szastam kasą, żeby wspomagać dobroczynnie takie organizacje, tak? Więc coś fajnego, fajne doświadczenie, jeżeli jesteś w branży handmade, nie wiem, tworzysz, no za chwilę mamy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jeżeli tego nie robisz, to słuchaj, zrób to. Zrób to, wesprzyj jakiś cel charytatywny, zobaczysz, jak się poczujesz. I to nie mówię, że to od razu musi być, wiesz, wielka gala z Bóg wie jakimi tysiącami wydanymi na taką imprezę. To może być po prostu, nie wiem, dziergana maskotka, którą przekażesz na WOŚP. To daje takie niesamowite uczucie. Ja to robię co roku, ale trochę tak o tym nie mówiłam, nie chwaliłam się, bo no, uderza do nas później strasznie dużo takich organizacji, z których no, co trzecia jest lipna i chce tylko wyłudzić kasę. Więc jakby nie chwalę się tym, bo to później przyciąga dziesiątki kolejnych, ale to, co to robi z serduchem, no, kiedy pomagamy innym, kiedy możemy przede wszystkim, kiedy sobie uświadamiamy, że mamy tyle, że mamy czym się podzielić, no to jest w tym coś takiego bardzo rozwojowego. No i co tu jeszcze w październiku? No, ukazał się wywiad, o, bardzo fajny wywiad. Wywiad Rzeka, który stworzony został dla portalu Mamona. Jeżeli nie znasz tego portalu, a jesteś gdzieś w UK, no to radzę podglądać. Bardzo fajne protipy, takie około biznesowe, około finansowe, ale też takie bardzo praktyczne. Ja tam wystąpiłam w roli takiej osoby, która dzieli się swoją historią biznesową i pokazuje też innym kobietom, że no nie ma granic, one są tylko w naszej głowie. Że skoro nawet w takiej branży postrzeganej, no właśnie, jako taka wacikowa, ja robię takie rzeczy, no to może nie ma co się krygować, nawet jeżeli jesteś właśnie emigrantką, też możesz robić niesamowite rzeczy, zwłaszcza w tej branży online'owej, tak, bo ona na bardzo wiele pozwala, ale mówię o tym wywiadzie, chociaż bardzo wiele było też innych wywiadów, no choćby w tej Business Woman in Life, tak, przyklejonych trochę do tej gali 50 osobistości biznesu. Ja je wszystkie podlinkowałam, ale o tym wywiadzie chciałam powiedzieć, bo doświadczenie tego wywiadu było definicją Self-Care Pro. Wywiad był nagrywany, czyli to, co ja lubię najbardziej, czyli po prostu gadałam z Justyną, która nagrywała ten wywiad. Gadałam, jej opowiadałam, po prostu odpowiadałam jej na pytania, ale to była po prostu świetna rozmowa. Takie flow, takie, no taka właśnie konwersacja, dialog. I później ten wywiad był spisywany, autoryzowany. Notabene spisywała go też taka osoba bliska mi tutaj ze społeczności Oplotki, tak, także pozdrawiam serdecznie, nie wiem, czy mogę ujawniać nazwisko, więc nie chcę dla ostrożności tego robić,
Ale to był taki proces, który mi pokazał, że też poczułam się dopieszczona przez innych ludzi. To było takie self-care, ale ktoś o mnie zadbał. Ktoś zadbał o to, żeby umówić to na fajną godzinę. Ktoś zadbał o to, żeby to było pięknie nagrane. Ktoś przygotował świetne pytania, tak, turbo profesjonalne. Ja tam byłam jak gwiazda, z którą przeprowadza się wyjazd. Więc dla mnie to było takie self-care, dopieszczenia tej samooceny i takiego zatrzymania się i powiedzenia sobie, kurczę, robisz fajne rzeczy, kogoś to inspiruje. No niesamowite uczucie i cieszę się nim, tak taplam się trochę teraz w nim, więc dobra, już idę dalej. Idę dalej, słuchaj. W październiku miałam też super przyjemność wesprzeć Nadbałtyckie Centrum Kultury. To było takie zaproszenie, żeby wesprzeć zakończenie uroczyste projektu. To był taki projekt Baltic Wave Sisterhood for Change, rękodzielniczy projekt, który pokazywał trochę taki proces, jak rękodzieło z jednej strony sprawia, że jesteśmy w stanie zachowywać tradycję, ale z drugiej strony też jak tą tradycję uwspółcześniamy przy pomocy na przykład nowoczesnych apek. Tam było dużo mowy o hafcie, o jakichś takich właśnie warsztatach, które na przykład tworzą apkę jakiegoś bardzo, bardzo niszowego haftu, który można dzięki tej apce odtwarzać, tak, i trochę uwspółcześniać tymi nowymi mediami. Ale mówię o tym, bo poznałam tam bardzo, bardzo fajnych ludzi, też ludzi ze świata naukowego, tak. Uświadomiłam sobie, że od tego czasu, kiedy to ja pisałam jakieś publikacje naukowe, czy to na architekturze, czy jeszcze gdzieś tam na filologii, bo też tutaj miałam, wiecie, prawie że ścieżkę naukową, tak, już blisko było do doktoratu, jednak nie poszłam w tą drogę. To mi też pokazało, że to chyba był dla mnie dobry wybór, że bardzo dużo było tam teorii, bardzo takiej mądrej teorii, ale sobie uświadomiłam, że my tą teorię, która tam właściwie powstaje i te publikacje dopiero wychodzą, my ją wdrażamy w praktyce, w oplotki i zmieniamy ludziom życie. Więc dla mnie to było takie bardzo, bardzo, nie mam polskiego słowa, rewarding po angielsku, takie doceniające mnie samą, że mogłam iść gdzieś ścieżką naukową i mówić, i publikować, i uświadamiać, i budować jakąś świadomość problemów, ale jednocześnie mogłam nią nie pójść i być w biznesie, i być praktykiem, który te problemy rozwiązuje i dzieli się rozwiązaniami z innymi. Także dla mnie to było niesamowite self-care, takie bycie tam, cieszenie się tym, że jestem, mówienie na konferencji, jakby nie patrzył podsumowujący taki trochę projekt naukowy, ale mówienie z perspektywy praktyka biznesu i pokazywanie, jak bardzo biznes często tej nauce może służyć rozwiązaniami, ale też jak często ten biznes jest, no nie chcę tak brzydko mówić, ale trochę o krok dalej, że to nie jest tylko uświadomienie sobie pewnych mechanizmów, ale już prototypowanie rozwiązań, aby zapobiegać, rozwiązywać, leczyć, przyspieszać, facylitować. No i tam oczywiście poznałam też niesamowitą Halinę Rosa. Jeżeli słuchasz, bardzo serdecznie pozdrawiam. Niesamowita osoba, przeinspirująca. Osoba, która na stałe jest, mieszka i pracuje i tworzy w Sztokholmie, ale Polka, też takim naszym polskim akcentem podhalańskim trochę, która przepięknie inspiruje na gruncie właśnie międzynarodowym naszą polską kulturą. Jej projekty właśnie ubrań, które pokazują się na, wiecie, na przepięknych, no, wybiegach, tak? Gdzieś tam Mediolany, nie Mediolany, wybiegi światowe, ubrań, które są inspirowane polskimi motywami, tym polskim rękodziełem, tak? Polskie, wiecie, kwiaty podhalańskie na wzorach. Niesamowite rzeczy, słuchajcie, zachęcam, żeby ją podglądać i znajdziecie ją w magazynie The Designer, bo jest ona też redaktorką tego magazynu. Przepięknie łączy, wiecie, swoją działalność biznesową z taką misyjną działalnością designera, który pokazuje, co to w trawie piszczy, co się dzieje. Bardzo często pokazuje też polskich właśnie designerów, artystów, ale też otwiera się na świat, więc trochę nas plasuje w takiej lidze międzynarodowej i fakt, że działa też na tym szwedzkim gruncie, sztokholmskim swoją drogą. Śmieję się, bo tydzień wcześniej byłam w Sztokholmie z mężem na jego tym biegu, więc się śmieję, że kurde, gdybyśmy się znały wcześniej, to byśmy się tam spotkały na porządną kawę, a ja kurczę, jak ten łosił, sama łaziłam i kibicowałam mu, w deszczu zresztą. No ale to już taki, wiecie, wybieg prywatny, ale cieszę się, bo no, rzeczywiście w Sztokholmie dosyć często bywamy ze względu na pracę męża, więc się cieszę, że też to środowisko sztokholmskiego designu, rękodzieła poznałam, bo będzie taka fajna baza, żeby tam spotykać się na kawę.
No i oczywiście podlinkuję Ci designer. Halina też napisała o mnie kilka razy w designerze, także zachęcam Cię, zobacz te artykuły, zobacz ile pracy jest tam włożone, żeby pokazać nasze oplotki, pokazać nasze polskie rękodzieło i te akcenty rękodzielnicze polskie właśnie prezentować w, no właśnie na tych łamach międzynarodowych, tak? Dla mnie to też był ten Gdańsk, no bo cała konferencja odbywała się w Gdańsku, więc znowu taka wycieczka. Pozdrawiam Olę, która była dla mnie przewodniczką po Gdańsku, właśnie też od takiej innej strony. Bardzo fajnie wspominam kolejny właśnie taki wyjazd solo, bez dzieci, bez męża. Trochę mi było smutno w tym hotelu samej, ale jednocześnie cieszyłam się takim właśnie momentem zatrzymania, momentem refleksji, takiego znowu właśnie docenienia, gdzie jestem, co robię i dlaczego to robię. Dużo było takich pomysłów, a bez sensu, tyle jechać i tak dalej. I tak się cieszyłam, że w końcu nie speniałam, nie odpuściłam, tylko pojechałam na tą konferencję i rzeczywiście podzieliłam się tym, co wiem, ale sama też bardzo, bardzo skorzystałam. Dobra, patrzę, że już 1,5 godziny nawijam z chorym gardłem, więc pewno średni dyskomfort, ale jesteśmy już na listopadzie, także zaraz koniec. Listopad upłynął na przygotowania do konferencji. Tym razem już nie mojej, więc trochę lżej. Konferencji u Karoliny Kizińskiej, świetnej poznańskiej przedsiębiorczyni, którą też mam zaszczyt gościć w swoim mastermindzie. Jest uczestniczką mojego mastermindu. Ja zresztą też korzystam z jej usług, bo w 2023 lecimy razem na Zanzibar, na jej mastermind. Dobra, już się nie chwalę, ale no już nie mogę się doczekać. Chyba muszę się zabrać za jakąś dietę i sport. No dobra, dobra. Karolina Kizińska, konferencja. To była pierwsza taka konferencja, taka typowo biznesowa, online'owa, z takim przytupem takiego pazura, moim zdaniem, bo konferencja Grażyny to nie pierwsza konferencja biznesowa, konferencja Oli Gościniak, też u których byłam prelegentką, czy konferencje Kasi Aleszczyk, u której też bywam jako prelegentka. No to są konferencje biznesowe, jakby nie patrzył online'owe, ale mam wrażenie, że Karolina zrobiła to, właściwie robi to, bo nagrywam i jesteśmy na chwilę przed startem konferencji. Jeszcze się ciągle możesz zapisać, także zachęcam, zobacz. Zrobiła to z takim poznańskim pazurem. Kurczę, konferencja jest totalnie bezpłatna dla uczestników, ale ta praca, ten power, ta motywacja, te prelegentki, które zaprosiła, to jest na tak świetnym poziomie, na takiej widoczności, przez to, że też zaprosiła osoby, które są bardzo widoczne w sieci. Mam wrażenie, że ta konferencja odbije się bardzo dużym echem i zostawi taki duży ślad na online, więc zachęcam Cię, bo dla mnie to były przygotowania, nagrania właśnie, tak, teraz fajnie, bo to Karolina robi całą robotę. Ja tu występowałam w roli prelegentki, więc też możesz zobaczyć jedną z moich prelekcji, tak, obok świetnych, pozostałych chyba tam 15 czy 16, ale też się cieszę, bo troszeczkę pomogłam i trochę też tak gadałyśmy z Karoliną, zaproś kogoś fajnego, jakiegoś turbo gościa, Karolina, dasz radę. No i przez to, że obie znamy Sigrun, to tak trochę uknęłyśmy plan, jakby to zrobić i Sigrun będzie takim gościem specjalnym na tej konferencji, także bardzo fajnie pokazuje, że no nie ma dla nas granic. W tych polskich online'ach my wchodzimy do ekstraligi, tak? Zapraszamy gości właśnie z najlepszych międzynarodowych online'ów i oni są gośćmi, którzy przyjmują to zaproszenie. Także bardzo się cieszę, zapraszam Cię. Ja się cieszę, że gdzieś tam przyglądam się tej konferencji i czuję się trochę taką, nie chcę powiedzieć matką chrzestną, Karolina ogarnia po prostu, robi niesamowite rzeczy, ale czuję, że dużą cegiełkę dołożyłam do tego, żeby ta konferencja była taka, no, tak fajna, kurczę, taka epicka. Także Karolina, jak słuchasz, trzymam kciuki, będzie świetnie. Ta konferencja odbędzie się właśnie 6-9 grudnia, także jak słuchasz tego w miarę szybko, tego odcinka, to jeszcze zdążysz się załapać. Nie wiem, jak Karolina planuje, tam przez jakąś chwilę jeszcze chyba będą dostępne te nagrania. Później może je będzie można wykupić, zobaczę. Nie chcę mówić, bo to Karolina decyduje. W każdym razie dla mnie to był kolejny znak, że kurczę, uczestniczki moich mastermindów to takie osoby jak Karolina. Kurczę, ten mastermind jest na epickim poziomie, więc aga, nie leniuchuj, tylko tutaj gadaj o mastermindzie, więc teraz, kiedy to nagrywam, jestem w trakcie kampanii na moim prywatnym Facebooku, na oplotkowym Facebooku czasem też, ale głównie na moim prywatnym Facebooku Agnieszka Gaczkowska. Znajdziesz dużo postów, które promują ten mastermind, znajdziesz możliwość już takiego zaklepania rozmowy ze mną, jeżeli myślisz o takim mastermindzie. Także zachęcam Cię, bo właściwie ruszyła już kampania promująca mastermind. Ruszy sam mastermind 20... Nie, nie chcę mówić daty. Ruszy na koniec stycznia. Także podam dokładną datę, jak będziemy już mieć konkretne grupy, bo będziemy je umawiać jakby w grupach.
i mówię grupach, bo liczę, że to nie będzie tylko jedna, co najmniej dwie, tak sobie wymarzyłam. Także zachęcam Cię, bo już możesz aplikować i wiem, że dla wielu przedsiębiorców to jest inwestycja, która fajnie może utopić, zrobić koszty, jak to się mówi, na grudzień. Więc ja też rekrutuję już teraz i pomimo, że ruszamy w styczniu, to będzie można już sobie klepać miejsce w grudniu, żeby właśnie wrzucić to w grudniowe koszty. Ja też tak inwestuję na przyszły rok, więc też chciałam dać taką możliwość. I tu tylko podpowiadam, że też Mastermind mamy dużą elastyczność. Niektóre osoby rozkładają sobie to na raty, niektóre biorą na 6 lat, niektóre na 2, niektóre na jedną większą, drugą mniejszą. Ja tu mam dużą elastyczność i rozliczam to przez różne podmioty, w zależności od tego, czy potrzebujesz rozliczenia VAT-owego, czy nie VAT-owego. Tutaj też właśnie z Mastermindem mamy dużą elastyczność. Także mówię o tym, bo wiem, że jeżeli słuchasz tego podcastu i jesteś już w tej godzinie 39 minucie, no to pewnie siedzisz głęboko w biznesie, bo mówisz, kurde, mówi tutaj fajne rzeczy, biorę, to jest dla mnie, to jest dla mnie. Dlatego mówię teraz o Mastermindzie, bo właśnie listopad to był czas, kiedy bardzo dużo już zaczynałam mówić, ale też przygotowywałam, jak będę mówić w grudniu, a będę mówić i w grudniu, i w styczniu 2023, bo już teraz można dołączać do programu. Także jeżeli się zastanawiasz, słuchasz tego, co mówię, mówisz, kurde, mówi konkret, może mi się przyda być bliżej tej kobiety i podobnych takich jak ona, jeszcze kolejnych 4-5, to koniecznie pisz agnieszka@oplotki.pl albo wskakuj na stronę oplotki.pl/mastermind. Znajdziesz też na głównej stronie zakładkę, więc łatwo trafić. Tam wypełnia się taki formularz. On służy mi temu, żebyś mogła powiedzieć o sobie więcej, żebym ja mogła się do naszego spotkania przygotować i później się umawiamy na spotkanie, takie pół godzinki, żeby pogadać o Twoich celach na przyszły rok, ponieważ kiedy konstruuję grupy Mastermind, to zawsze kluczem jest to, żeby grupa wspomagała Cię przy Twoich celach i jednocześnie konstruuję w taki sposób, żeby mając świadomość tego, na czym się dobrze znasz, żebyś Ty też mogła pomagać innym osobom w Mastermindzie, tak samo jak Ty będziesz czerpać z ich ekspertyzy, doświadczenia i wiedzy. Okej, dlatego o tym mówię, że listopad to taki pierwszy raz czas na moim prywatnym Facebooku, kiedy wlewa się tam trochę biznesu. Mój prywatny Facebook ja sobie zostawiałam do takiej właśnie, a to urodziny, a to byliśmy na wycieczce, a to jakaś fajna fota, a to oglądamy mecz. Wczoraj był mecz Polaków i jakimś psim swędem jesteśmy w mistrzostwach. Dobra, dosyć dygresji, ja już zaczynam wariować. Mój prywatny Facebook po raz pierwszy zalał się takimi refleksyjnymi postami, tak? Jakoś tak już mam, że jak się robi ciemno i zimno, to zbliżamy się do końca roku i mnie dopada rozmyślanie i postowanie na potęgę, ale właśnie w taki refleksyjny sposób. I dlaczego o tym mówię? Bo zachęcam Cię, żeby klikać w grafiki, tutaj w tych materiałach, które linkuję do odcinku podcastu, bo jest tam trochę fajnych postów. Mam wrażenie, że dobre rzeczy tam puściłam. Te posty też możesz znaleźć na stronie z Mastermindem, bo niektóre z nich, tak jakby te grafiki, udostępniłam na stronie z Mastermindem i przeniosą do tych postów. Tutaj je podlinkowałam po kolei. W każdym razie bardzo dużo takich refleksji na temat pogranicza biznesu i życia prywatnego, które mogą Ci dać jakieś fajne insighty właśnie do podsumowania zeszłego roku, tak, tego roku 2022 i takiego zaplanowania przyszłego z głową, przez pryzmat właśnie takiego punktu, gdzie tak trochę zahaczam Cię do zastanowienia się, do pauzy, do podjęcia świadomej decyzji. No i oczywiście też już powoli zaczynam postować na temat 12 masterclassów od Sigrun. To jest też taka tradycja coroczna, ja co roku jej pomagam, ponieważ jest tak, że ona w swoich płatnych programach ma bardzo dużo takich masterclassów. To jest taki format godzinnego wykładu, czasem też interaktywnego, ale zazwyczaj wykładu takiego napakowanego wiedzą z jakiegoś konkretnego tematu. No w branży online no to najczęściej jest właśnie jakaś lista online, social media, jakieś mindsetowe rzeczy, strategie dla klienta 1:1, klienta w programach grupowych. No masa tego jest, nie chcę wymieniać, bo oczywiście coś pominę. W każdym razie ona ma taką tradycję, że te rzeczy normalnie są dostępne w jej programach płatnych i tylko tam można mieć do nich dostęp, jako takie materiały wspomagające proces rozwijania się w biznesie. Natomiast w święta między 25 grudnia, czyli pierwszym dniem świąt, a 5 stycznia, czyli wiecie, cała ta przerwa międzyświąteczna, gdzie tam między serniczkiem a makowcem zaglądamy coś tam leniwie sobie w komórkę,
Ona udostępnia 12 swoich epickich masterclassów totalnie za free. I ja co roku dzielę się tym, bo mówię, kurczę, łap tą okazję. To jest taka okazja, żeby naprawdę za free wyrwać tak cenną wiedzę i jeszcze obejrzeć to w takim czasie, kiedy mamy po prostu full wolnego czasu i tam leżymy i zazwyczaj jedzenia pod dostatkiem i po prostu włączamy jakieś durne filmy. To jest fajny czas, kiedy można sobie puścić coś bardzo konkretnego i to jest przygotowane w taki sposób, że właśnie ja często robię tak, że to nie jest tak, że siedzę przed komputerem i oglądam i pracuję, tylko sobie odpalam na przykład na komórce, leżę sobie pod kocykiem albo leżę sobie w wannie 2 godziny, bo można w święta i się nigdzie nie spieszę i sobie słucham i przychodzi mi masa pomysłów związanych z moim biznesem. Przez pryzmat tego, co Sigrun robi, ona porusza jakieś takie nuty bardzo kreatywne, biznesowe, gdzie właśnie sobie mówię, a to zmienimy u nas, o to wdrożymy inaczej, o super, fajny pomysł, to tak zmodyfikuję i wdrożę u siebie. Zachęcam Cię, skorzystaj z tego. I w tym roku, to już jest od niej 9 raz, ja polecam, Boże, już nie wiem, 4., 5. chyba raz. No na pewno już któryś z kolei. I w tym roku obiecałam sobie, że dołożę masterclass od siebie, bo co roku mam taką refleksję, że bardzo dużo tego, o czym ona mówi, to jest taki biznes właśnie międzynarodowy, online'owy, a bardzo dużo jest takich smaczków dla nas, dla osób, które działają na polskim rynku online albo działają na międzynarodowym rynku, ale właśnie operują w tym naszym polskim mindsetzie, no bo pochodzą z Polski, więc dużo mamy tutaj takich, powiedzmy, naszych przekonań czy naszych kulturowych rzeczy na sobie. I obiecałam sobie, że zrobię taki 13. masterclass, gdzie podzielę się swoim doświadczeniem wdrażania tej wiedzy z tych 12 masterclassów, bo ja też już je wcześniej troszkę oglądałam, gdzieś tam widziałam niektóre, albo po prostu pracuję z Sigrun tyle czasu, gdzie mniej więcej wiem, co ona mówi na dane tematy. I obiecałam sobie, że ten 13. masterclass to będzie masterclass ode mnie, gdzie dam Ci takie wskazówki, jak ja to wdrożyłam, pokażę, gdzie coś wdrożyłam i był fuck up, bo na naszym rynku działa to trochę inaczej, pokażę, co będę wdrażać, więc trochę tak przez pryzmat, ok, biorę tą wiedzę Sigrun, patrzę, jak to wdrażać na polskim rynku i robię to przez pryzmat doświadczenia tych 4-5 lat prowadzenia tutaj hulającej firmy w polskich online'ach. Także 13. masterclass będzie ode mnie, ale na wszystkie 12 plus 1, czyli 13, możesz się zapisać pod tym samym linkiem. Znajdziesz je tutaj u nas, czy tutaj, gdzie podlinkowałam, czy nawet na stronie, tam 12 masterclassów. Także zachęcam Cię. Strona już chyba hula. Tak, jak nagrywam ten masterclass, strona już hula. Także możesz sobie zajrzeć 12 masterclassów. Jak wpiszesz nawet w wyszukiwarkę Google oplotki.pl 12 masterclassów, to Ci wyskoczy pewno ten link, ale tutaj też go podamy. Dobra, no i z tych refleksji takich, które udostępniałam właśnie w listopadzie, to dużo przyszło takich refleksji z książek, z czytania, z poleceń, które otrzymywałam od innych osób dla siebie. I do mnie dotarło, że potrzebuję jakiegoś programu rozwojowego i bardzo, bardzo dużo inwestuję za granicą. Ja Ci też tutaj pewno podlinkuję w tym materiale, tak? Zainwestowałam w taki program edukacji finansowej, Financial Freedom University. Też pewno o nim będę trochę w styczniu mówić więcej, bo już nie chcę na ten grudzień pakować za dużo. Inwestowałam oczywiście w różne międzynarodowe mastermindy, programy, tutaj gdzieś z Sigrun współpracuję i tak dalej, ale pierwszy raz pozwoliłam sobie zainwestować na polskim rynku w program rozwojowy i to jest coś, co chciałam też Ci podpowiedzieć, polecić, bo jestem w programie Agaty Goździk, która zresztą też jest uczestniczką mojej grupy mastermindowej i to właśnie dlatego chciałam w niej uczestniczyć w programie, bo widzę, jaki konkret kładzie na stół, pomimo, że właśnie w takiej branży rozwojowej, więc takiej bardzo, że tak powiem, miękkiej, luźnej, to jest tam taki turbo konkret. Ja korzystam z jej rozwojowego takiego programu Soul Coachingu 28-dniowego, takiego adwentowego, że to jest takie moje osobiste przygotowanie do świąt, też takie właśnie pauza, zatrzymanie, refleksja prywatno-biznesowo-rozwojowo-duchowa. Ale polecam Ci, bo podglądam Agatę, patrzę, co robi i nawet jeżeli nie na ten program, to po prostu polecam Ci podglądać, co robi, bo robi świetne rzeczy. Zresztą zaproszę Cię do podglądania wszystkich uczestniczek mojego mastermindu. Miałam taki ambitny plan, że z każdą z nich nagram jakiś wywiad w tym roku, z niektórymi nie zdążę, więc przeniesie się to na styczeń, ale już teraz też odsyłam Cię nie tylko właśnie do Agaty Goździk, ale odsyłam też Cię do wywiadów z dziewczynami z Mastermindów, które umieszczam na YouTubie na playliście Mastermind.
Są tam osoby z poprzednich edycji, ale też sobie za punkt honoru postawiłam, żeby nagrać coś fajnego z dziewczynami z tych edycji. Także masz szansę też poznać te osoby, które w Mastermindzie są. Jeżeli szukasz jakiegoś właśnie rozwoju dla siebie, czy biznesowo, czy właśnie tak duchowo, osobiście, to polecam Ci przyjrzeć się dziewczynom, bo mamy i Anię, która zajmuje się planowaniem takim biznesowym, organizacjami, asanę rozkłada na czynniki pierwsze, tak, ale też dopracowuje, jak ta organizacja ma działać, żeby się nie zarobić. Mamy Magdę z U Stefana, tak, więc branża handmade, ale taka właśnie bardzo szeroka, tam jest 20 osób zatrudnionych, świetnie prosperująca hurtownia pasmanteryjna, tak, z materiałami też do rękodzieła, więc fajna przestrzeń na duże współprace. No mam Agę z Dunek, oczywiście od naszego pachnącego rękodzieła, tak, świece, mydła, ale też bardzo świetnie prowadzony biznes, tak, na takim poziomie legalności, tutaj też sanepidy, nie sanepidy wchodzą, ale też taka legalność prowadzenia działalności właśnie w branży handmade. Ora, ty, nie chcę nikogo pominąć, ale zachęcam Cię, żeby sprawdzić te wywiady, bo będę nagrywała z każdą z nich jakiś materiał. Z niektórymi już mam, Agę z Dunek to pewno też tu znasz z podcastu, ale na pewno coś świeżego się pojawi, bo chcę się chwalić, kto do tych naszych oplotkowych mastermindów dołącza. No, sama elita. Dobra, żeby się nie rozwodzić, bo już tu prawie 2 godziny gadam. Listopad. No listopad, to jest taki też pracowity czas warsztatów na żywo, tak? Robiłam warsztaty też takie dla osób indywidualnych, powoli, nieśmiale już rzucałam do grafika, to może nam jakoś tak super nie zaskoczyło, ale było też bardzo dużo warsztatów dla dużych i małych firm, grup zorganizowanych, takich zamawianych, gdzie ktoś pisze, że o, tu mam imprezę, 5 osób, tak, proszę nam tutaj w takim budżecie zrobić coś i ja tam daję ofertę. Albo korporacje, które chcą dopieścić swoich pracowników przed świętami, więc robią różne takie ozdoby świąteczne, czy to stacjonarnie, czy to online'owo, tak? Bardzo, bardzo pracowity czas, pewno dlatego mam to gardło tak załatwione, bo jeżdżę, jestem osobiście, dziewczyny z zespołu też tutaj bardzo dużo robią na zapleczu, kiedy, no powiedzmy, stacjonarnie wolę ja obsłużyć, jeżeli mogę, tutaj głównie w Poznaniu bliżej mam po prostu. No ale też przypłacam to właśnie często jakimś przeziębieniem, chorobą, zmęczeniem, ale to jest coś, co tak uwielbiam robić, że nie potrafię sobie odmówić tej przyjemności. No i dlatego też nagrywam ten podcast z takim trochę chorym gardłem, ponieważ wiem, że dzisiaj jest deadline, od jutra nic nie nagrywam, nic nie gadam, leczę gardło, bo od poniedziałku maraton warsztatów stacjonarnych, więc dla mnie to też jest takie ważne, żeby rzeczywiście te spotkania z ludźmi priorytetyzować. Ale nie chcę, żeby stało się to kosztem tego nagrania, także nagrywam już dzisiaj, żeby było nawet z tym chorym gardłem. Sorry za ten dyskomfort słuchania. No i oczywiście listopad to też takie jest wspomnienie tych fajnych momentów, tak? U mnie Lenka ma imieniny 10, 11 zazwyczaj z całą rodziną świętujemy te imieniny, więc oni wtedy przyjeżdżają do nas, bo jest święty Marcin, rogale świętomarcińskie, tak? I ten beztroska wkładania w trzewia milionów kalorii, tak? No i w tym roku to też jest ten mundial, tak, ja nie jestem jakimś super wielkim kibicem, ale widzę, jak mąż, zapalony sportowiec, tam wisi przed telewizorem i tam układa flagi w całym domu i dzieci kibicują i fajnie, bo w tym roku też ta nasza drużyna jakoś gra przyzwoicie, więc też kibicuję, więc listopad upłynął właśnie na takim kibicowaniu i tak wchodzę też w grudzień, bo teraz, kiedy to nagrywam, mamy już grudzień. Dla mnie to jest też taki czas podtrzymywanie jakichś osobistych wyzwań, tak, żeby na przykład publikować więcej treści na YouTubie. Ja sobie właśnie w drugiej połowie roku tak dałam wyzwanie, że codziennie na YouTubie coś publikuję. Zeszłam do codziennie od poniedziałku do piątku, czyli w dni robocze, tak, ale rzeczywiście dotrzymuję słowa i możesz zaobserwować, jeżeli jeszcze nie jesteś na naszym kanale, to wskakuj na oplotki codziennie o 11 w takie dni robocze, czasami w weekendy też, ale w dni robocze na pewno publikujemy albo tutoriale świąteczne, jakieś właśnie rękodzielnicze w duchu nie kupuj, ale zrób. Nawet dla osób, które są niemanualne, też zrobisz, bo są tak proste, że po prostu każdy zrobi nawet ze zwykłej sznurówki jakąś fajną ozdobę, choinkę. Publikujemy bardzo dużo właśnie takich tutoriali z różnych technik rękodzieła. Zapraszamy też twórców innych technik niż nasze, żeby też pokazać, że ten świat to jest przebogactwo. Będzie tego pewno jeszcze więcej, niekoniecznie tylko przed świętami, więc czaję się, żeby w przyszłym roku promować twórców rękodzieła, więc jeżeli tego słuchasz i chcesz wystąpić właśnie w formie wywiadu, pokazać swoje rękodzieło, swoje produkty,
to pisz do mnie na agnieszka@oplotki.pl. Na razie jeszcze ciągle robimy to bezpłatnie, chociaż pojawiają się pierwsze płatne współprace z takimi promocjami, ale na razie jeszcze dużo robimy bezpłatnie, więc no, nie przegap chwili, tak? Pisz, jeżeli chcesz coś pokazać. Taki fajny wywiad wczoraj właściwie nagrywałam, puszczałam z dziewczyną, która robi świetne etui na przykład na szydełka. Dostałam takie etui w prezencie, więc też chciałam się odwdzięczyć. No i właśnie nagrałyśmy w formacie takiej polecajki pomysłów na prezent. Takich rzeczy chcę robić więcej na kanale i te treści też będziemy przeplatać, tak jak teraz, treściami biznesowymi. Także wjeżdżają tam też właśnie wywiady z osobami z mastermindu, wywiady z osobami, z którymi ja masterminduję i zapraszam je, żeby je po prostu przedstawić Tobie, bo a nuż jesteś, nie wiem, specjalistą branży muzycznej i masz problemy z cierpnącym ciałem podczas gry. No jakby nie patrzył, to też jest trochę handmade, tak? No tutaj na przykład niemieckie specjalistki, które w tej wąskiej dziedzinie inspirują, dają rozwiązania, więc chcę przedstawiać takie osoby, które właśnie dzięki biznesowi online mogą się dzielić swoją wiedzą, ekspertyzą też w innych branżach. No i to rzeczywiście nie jest takie turbo handmade, ale myślę, że to też jest w handmade w takim wymiarze sukcesu handmade, czyli tego wypracowywanego naszymi rękami, naszą głową, szukaniem kreatywnych rozwiązań, dotarcia do klienta, więc ja też chętnie promuję takie osoby, pokazuję w duchu sukces handmade. No i oczywiście przeplatam to też treściami od mojej mentorki, dużo będzie tutaj w grudniu właśnie takich streszczeń tych masterclassów Sigrun, także podglądaj, bo pojawią się właśnie streszczenia każdego z 12 jej masterclassów, no bo jednak wiem, że godzina oglądania no to jest cenny czas, więc ja je streszczam w tam 2-3 minutki, żeby Ci powiedzieć, o czym dany masterclass jest, czego się możesz spodziewać, żebyś sobie mogła zobaczyć i powiedzieć, okej, dobra, ten obejrzę piętrzy, albo ten tam zostawiam na koniec, bo to tam powiedzmy nie jest mi teraz potrzebne, super. Więc dużo się tego pojawi na YouTubie, ale na pewno będę kontynuować, więc dla mnie listopad to był taki czas no, podtrzymywania osobistego wyzwania, patrzenia jak można sobie ułatwiać tą pracę, więc przeplatam na przykład format live'u, gdzie muszę o tej godzinie 11 być zwarta i gotowa, z formatem rzeczy nagranych, przygotowanych, zmontowanych wcześniej też przez naszą Anię, która robi świetną robotę w tym zakresie, żeby właśnie też te treści były na turbo jakości. Także będzie tego coraz więcej, zachęcam Cię, bo w grudniu też będzie wyjątkowo dużo takich właśnie rękodzielniczych rzeczy, żeby właśnie te handmade święta trochę dowozić, także jak nie masz patentu na prezent, to albo możesz zobaczyć te polecajki, co tam kupić na prezent, na zasadzie zrobione, nie kupuj, tylko zrób, tak, czyli coś zrobione, co możesz sama zrobić, albo kupić u rękodzielnika, żeby właśnie nie dorabiać sieciówek, tylko dorabiać polskich twórców. Albo w duchu zrób, tak? Czyli tutoriale pokazujące, jak w łatwy sposób coś zrobić z niczego i właśnie wygenerować te produkty świąteczne, prezenty samodzielnie. No i oczywiście podtrzymywanie tej tradycji, no to po tym wrześniowym takim, po wrześniowej dominacji tych materiałów konferencyjnych na YouTubie, październikowym takim after party, czyli jeszcze trochę takie echa konferencji w formie jakichś wywiadów z prelegentami, dodatkowych materiałów, no to w listopadzie, tak jak powiedziałam, dużo jest tych właśnie przedświątecznych rzeczy, nie kupuj, tylko zrób i przeplatamy to z treściami biznesowymi i przedsiębiorczo-motywacyjnymi i zachęcam Cię, bo jeżeli jesteś na naszym newsletterze oplotki.pl łamane przez newsletter, jak nie jesteś, to się tam możesz zapisać, no to na pewno będziemy podpytywać, czego więcej w przyszłym roku, bo jednak newsletter to jest dla nas najlepsze narzędzie, żeby kontaktować się z Tobą mailowo, może jakąś ankietę wrzucić i tak dalej, bo na pewno na YouTubie będzie dużo więcej treści i na pewno będziemy pytać, czego chcecie więcej jako odbiorcy. Tutaj na pewno chcemy trochę tworzyć tych treści, ale też chcemy je tworzyć na potrzeby właśnie osób, które są z nami najbliżej, czyli tej bazy naszej mailowej. Jak wiesz, zawsze te osoby dostają wszystkie info, przecieki i najlepsze promki na maila co poniedziałek w newsletterze. Ale na pewno chcemy kontynuować też tworzenie treści na naszych innych platformach, takich jak na przykład YouTube, blog czy podcast, dając prawo wyboru tym osobom, które są u nas na liście mailowej. Miałam taką refleksję, że co gdyby nam, nie wiem, zablokowali konto na fejsie. Jednak chcemy być w najbliższym kontakcie z osobami, które są u nas na mailu. Także jeżeli jeszcze nie jesteś, to zachęcam, bo warto.
nie spamujemy, raczej wysyłamy raz w tygodniu, chyba że naprawdę mamy jakąś turbo polecajkę, nie wiem, od mojej mentorki albo dziewczyn z mastermindu, albo wiemy, że jest jakaś fajna oferta, z której można skorzystać, nawet niekoniecznie nasza, ale taka, która może Cię jakoś wesprzeć, czy to biznes, czy właśnie sposoby na takie odprężanie się z rękodziełem. Często polecamy też rękodzielników, którzy robią jakieś bezpłatne wyzwania i tak dalej. Także warto być na newsletterze. Polecam. No i w ten sposób, tak promując to, co będziemy robić w przyszłym roku, dobijam do grudnia. Właściwie grudzień się zaczyna, więc jeszcze pewno dużo rzeczy się zadzieje. Ale bardzo chciałam, żeby ten odcinek podcastu wyszedł szybko i żebyś miała szansę go posłuchać właśnie w czasie przedświątecznym, gdzie ja już pewno nie będę miała czasu nagrać, bo będę biegać po warsztatach dla dużych organizacji, po warsztatach takich indywidualnych. Bardzo się cieszę, że grudzień to jest ten czas, kiedy sięga coraz więcej osób po usługi oplotki. I to nie tylko w wydaniu korporacji, gdzie wiadomo, płaci firma, więc dla mnie to jest też bardzo fajna praca, bo to też są super budżety i naprawdę super personalizowane rzeczy mogę proponować. Takie warsztaty, których trochę nawet nie widać tu na zewnątrz, bo nawet nie ma czasu tego upubliczniać, a ja mogę proponować właśnie bardzo personalizowane warsztaty rękodzieła, czy to świątecznego, czy takiego bardziej stawiającego na rozmowę człowieka z człowiekiem w organizacji. Ale też bardzo się cieszę, że zgłaszają się grupy zorganizowane, tak? Że pojawiają się, nie wiem, 5 fajnych kumpeli się skrzyknęło i ej, napiszmy do Agnieszki, może nam zrobi warsztat. No to ile się zrzucamy? Dobra, tyle. Zobaczmy, czy nam tam, nie wiem, za taką kwotę zrobi warsztat i co nam może zaproponować. Więc ja się cieszę, że pojawiają się też takie oferty. To jest dla mnie taka czysta przyjemność. Po pierwsze, to jest ta właśnie przedsiębiorczość kobieca, że my się potrafimy skrzyknąć w kilka kumpeli, zrzucić się tam jakąś kwotą fajną i powiedzieć, Aga, to weź, zrób nam. Przyjedziesz do Wrocławia? No dawaj, nie? I to jest fajne, bo dla mnie to są często takie budżety, które już pozwalają na to, żeby właśnie wykroić ten czas z kalendarza. No wiecie, to często jest kradzieżą czasu tam dla dzieciaków czy dla firmy, nie? Dla oprotki, która jest jednak tym priorytetem. Ale często sobie pozwalam i kiedy to jest tak, że właśnie jest ta przedsiębiorczość kobieta, że tam dziewczyny się zrzucą, bo wiedzą, że nie wiem, na indywidualny warsztat do Krakowa, no to ile to by musiało kosztować, żebym pojechała, nie? No oczywiście nie ma nic niemożliwego, no ale bądźmy realistami. To widzę tą przedsiębiorczość kobiet, które po prostu zrzucają się i mówią, kurde, fajnie by było z Agą sobie pogadać, poplotkować, właśnie zrobić wspólny warsztat, nie? Także cieszę się, bo grudzień to jest ten czas, więc tutaj za dużo nie ma jakby o tym, tylko chciałam wspomnieć, bo nie będę tu teraz wyliczać, kto z kim, dla kogo i w jakich firmach, tutaj też zachowuję taką tam tajemnicę, że tak powiem, handlową. Ale grudzień to zdecydowanie czas wdzięczności za długie kilometry po prostu przerobionej włóczki, no, która często ratowała mnie też tak psychicznie w najbardziej stresujących momentach. No to również poczucie, że postanowienie pod tytułem jedna książka na tydzień trochę obaszłam i oszukałam, posiłkując się audiobookami właśnie przy dzierganiu albo, nie wiem, książkami dla dzieci na dobranoc czytanymi. Więc grudzień to jest taki czas właśnie patrzenia na te moje postanowienia, te moje jakieś plany z takim trochę odhaczaniem, co się udało, co się nie udało i często z takim, o, ja kreatywnie obeszłam jakieś takie turbo wielkie postanowienie, które po prostu było nierealne do zrealizowania, typu właśnie książki dla dzieci zamiast jednej książki na tydzień. Ale to też jest taki czas no, łapania właśnie tych statystyk, tak? No bo jak patrzę, że to było minimum 1000 wspólnych posiłków przy tym samym stole, gdzie właśnie daliśmy sobie z mężem taki priorytet, że te śniadania, czy tam obiady, kolacje, no staramy się jeść razem albo wręcz zapraszać bliższą, dalszą rodzinę, znajomych, żeby wspólnie jeść posiłki. To jest coś, na co patrzę, na takie właśnie zdjęcia gdzieś tam z komórki, jak coś śmiesznego się wydarzyło albo nie wiem, coś pysznego było na talerzu, co się chce zrobić fotę jak z restauracji, nie? I patrzę na te foty i mówię, kurczę, grubo ponad 1000 wspólnych posiłków. No i w sumie też takie setki godzin uratowanych z właśnie na przykład szoferowania Sarci, bo już poszła do przedszkola, a nie trzeba jej wozić do żłobka. Więc takich godzin, które uratowaliśmy z tego grafika dnia, ale nie poszły na marne, żeby się tam gdzieś przeciekły przez palce na scrollowanie na social mediach, tylko zostały poświęcone na takie właśnie fajne rzeczy typu wspólne posiłki, jakieś, nie wiem, plac zabaw. Naliczyłam, że chyba z 200 razy byliśmy na placu zabaw, tym naszym lokalnym. Grubo ponad 20 wycieczek takich weekendowych zrobiliśmy, czy to do rodziców, no co drugie tyle chyba też, no, do jakichś takich różnych miejsc w Polsce.
No jest to jakiś wysiłek, bo pięcioosobowa rodzinka to też jest duży wydatek finansowy, ale jednak tych wycieczek było bardzo dużo. I właśnie to jest ten czas, który nie przeciekł nam przez palce, tylko zrobiliśmy z nim coś fajnego dla siebie. No i z tych statystyk to też jest 52 tygodnie polecania co tydzień podcastów. Nie wiem, czy Ci mówiłam, jestem współtwórcą takiego projektu Najlepsze Polskie Podcasty. Tutaj pozdrowienia dla Wojtka, Marka i Małgosi. Znajomi podcasterzy tworzymy taki projekt, to jest newsletter, w którym co tydzień polecamy takie bardzo subiektywnie wybrane przez nas najlepsze polskie podcasty. Ja sobie pozwalam naprawdę na dużo poleceń też takich kobiecych biznesów, kobiecych podcastów, mindsetowych, biznesowych, rozwojowych, ale czasem też takich zwariowanych totalnie z życia prywatnego, więc polecam i ja, i właśnie koledzy, każdy z nas, i co tydzień w formie newsletteru sobotniego to przychodzi do skrzyneczek. I właśnie jak jest ten taki czas trochę relaksu w weekend, gdzie tam idziemy na spacer, czy nie wiem, idziemy na spacer z psem, to możemy sobie odpalić właśnie jakiś taki polecany podcast, którego pewno byśmy nie znali, gdyby ktoś nam go nie polecił. No i to jest też czas takiego czytania oplotki w różnych świetnych publikacjach, bo często jest tak, że coś tam spływa do nas, wiemy, że jest, ja to parkuję gdzieś tam w naszej Asanie, na zasadzie zapisuję link i poczytam potem i wiecznie tego potem nie ma czasu. A w grudniu sobie daję taki czas, żeby właśnie przejść przez te artykuły, poczytać je, podziękować, kiedy tylko mogę. W grudniu też na przykład nowe artykuły, tam w The Designerze u Haliny Rosy pojawiły się artykuły właśnie o naszym summicie, o naszej książce. Więc to jest taki fajny czas czytania tego wszystkiego, podsumowywania i takiego patrzenia z dumą na ten miniony rok. To trochę pokazuje, że wiecie, no doceniamy bardzo jakieś zarwaną noc, albo nie wiem, ciężkie dwa tygodnie, czy super miesiąc. Bardzo nie doceniamy tego, jak dużo jesteśmy w stanie zrobić w skali roku, wcale nie zarywając siebie, wcale nie nadużywając tych naszych zasobów, tylko dbając o właśnie takie self-care, żeby to było zrobione właśnie w takiej dobrej energii, takiej ciepłej, takiej niewypalającej nas, z taką dbałością o siebie samych. No i na koniec, słuchaj, nie będę Ci tu cytować, ale w artykule znajdziesz też takie podsumowanie naszych platform, tak? Jak urósł facebookowy fanpage, nasza grupa oplotkowa, taka dla przedsiębiorców handmade, Instagram, i tutaj mówię o oplotki Handmade from Poland, tak? Czyli tej marki, którą tak rozwijamy równolegle do oplotek, która jest bardziej tak trochę na międzynarodowy rynek. YouTube, nam bardzo fajnie urósł YouTube, tak się cieszę, że oglądacie te materiały, że są potrzebne, że komentujecie, piszecie maile, że dziękuję za tą wiedzę, super, bo to totalnie wszystko jest bezpłatne. Pinterest, podcast, tak, wszędzie notujemy wzrost, więc tam gdzieś odnotowałyśmy dokładnie ile, ale dla nas to jest takie cieszące, że bardzo dużo rzeczy robimy w takiej zgodzie ze sobą, właśnie nie przesadzania, tak jak tu podcast jest raz w miesiącu, już nie raz w tygodniu, a mimo wszystko słuchacie coraz więcej, polecacie dalej, więc widzimy, że robimy dobrą robotę, że tutaj się nie obijamy, że tak powiem, ale że też mniej czasem znaczy więcej, bo jest po prostu na fajniejszej jakości. No i to jest też taki rok świadomego rozdzielania. Pewno też tu widzisz, że coraz więcej takich biznesowych treści wjeżdża do podcastu. Ja będę to pewno kontynuować, taki nurt w przyszłym roku. Może pojawią się jakieś takie serie bardziej handmade'owe, żeby je też oddzielić wyraźnie od treści. Ale zaczynam coraz mocniej rozdzielać to, co dzieje się na oplotki, czyli takie typowo handmade dla fanów i przedsiębiorców z branży handmade, i to, co się dzieje na moich prywatnych platformach, czyli facebookowej, instagramowej, czy też na stronie agnieszkagaczkowska.pl. I tam będzie rzeczywiście więcej biznesu online, więcej mojego mentoringu, wsparcia mastermindowego. Widzę, że już coraz śmielej wyciągam know-how z branży handmade'owej, czyli właśnie Handmade from Poland i oplotki, i przeszczepiam, dzielę się tym z pozycji takiej CEO, czy tam szefowej tych organizacji, czy takich strategii stojącej za tymi organizacjami, i dzielę się tym biznesowym już know-how z przedsiębiorcami z innych branży. I bardzo chętnie wychodzę, tak? Bardzo widzę, jak dużo mi to daje dla naszych marek handmade'owych, ale w drugą stronę działa tak samo, jak dużo my możemy się podzielić tym know-how ukutym w tej naszej bańce handmade'owej, i dzielić się tym dalej do innych branż. No i w przyszłym roku oczywiście jeszcze bardziej chcę się skupić na takim wyznaczeniu jasnych granic, gdzie się kończy Agnieszka Gaczkowska, CEO, a gdzie się zaczyna oplotki, gdzie jest trochę luzu, właśnie warsztatów, chilloutu przy rękodziele albo biznesu prowadzonego na bazie rękodzieła.
Także mam nadzieję, że mi pomożesz, tak? Jeżeli czujesz, że tutaj jest za dużo czegoś, to daj znać. Pisz na agnieszka@oplotki.pl, daj znać, co Ci się podoba, co też z tego świata handmade'owego chcesz słyszeć, o czym chcesz wiedzieć więcej, czego też oczekujesz z tej branży, że tak powiem, biznesowej. Ja bardzo hojnie się dzielę, bo wiem, że i tak działa to na moją korzyść, i tak wracasz do płatnych programów, gdzie możemy patrzeć na Twoją indywidualną sytuację, także nie mam takich obaw, że o Jezu, teraz powiedziałam wszystko za free, nikt nie będzie kupował, ore, tyle, ty. No nie, i nasze kursy rękodzieła udowadniają, że nawet za darmo jest na YouTubie od choinki trochę. I tak kupujecie kursy rękodzieła, bo macie dosyć reklam i chcecie tego w ułożeniu w sensowny, szybki proces, który oszczędzi Wam czas uczenia się danych technik. To samo jest z biznesem, tak? Nie chcecie się przedzierać przez naprawdę setki, tysiące filmików i godzin materiałów bezpłatnych. Wolicie ułożone to w proces jasny, klarowny i takie prowadzenie za rękę w naszych kursach płatnych. Tak samo jest z akademią. Wiecie, że można ze mną pogadać na jakimś tam live'ie na Facebooku, zadać pytanie czy na YouTubie. Ale jednak jak jesteście w akademii, to macie to wsparcie w formacie, który da się zaplanować w grafiku, w większym wymiarze godzinowym, to samo ze wsparciem osobistym. Także mam świadomość, że będzie coraz więcej dzielenia się wiedzą, pokazywania, odsłaniania totalnie za free, ale jednocześnie widzę, jak bardzo wspomaga to działanie takie płatne i też coraz bardziej, że tak powiem, wysokopłatne. Idziemy tu w kierunku coraz droższych, coraz bardziej high-endowych programów, bo widzimy, że wtedy ta decyzja po Twojej stronie jest tym bardziej klarowna. No nikt nie wchodzi do Akademii Rękodzielnika przypadkiem, tak? Nikt nie inwestuje 6 tysięcy złotych w program półroczny. Jak się tylko zastanawia, to jest zazwyczaj jasna decyzja. Albo robię ten biznes i ma zarabiać, albo nie. Tak samo z mastermindem. Nikt nie wchodzi do mastermindu za, no, w tym momencie około 9 tysięcy złotych na pół roku po to, żeby sobie poplotkować, tak? To są konkretne cele, konkretne plany i konkretne założenie, że chcę do takiej elitarnej grupy, która będzie mnie w tym wspierać i też wiem, że mogę konkret położyć na stół. Także będzie tego coraz więcej. Oczywiście kursy w granicach 200, 300, 500 zł też znajdziesz w naszej ofercie. Jednak chcemy tutaj wyjść naprzeciw osobom, które zaczynają w biznesie, podejmują tę decyzję i wyduszą z tych kursów naprawdę wiele. Ale też będą produkty właśnie niskopłatne, typu konferencja, która no, do końca listopada była jeszcze za 97 zł. Teraz już ta cena będzie rosła. Docelowa to będzie 450 zł, ale teraz to będzie tak grubo ponad stówkę. Więc jeszcze też w takich właśnie cenach przystępnych są też e-booki o prowadzeniu warsztatów, o wycenie rękodzieła. Także produkty na każdą kieszeń. Będziemy kontynuować tą politykę. Dla każdego znajdzie się coś, jeżeli tylko ma ochotę pójść o krok dalej w swoim biznesie, w swoim rozwoju osobistym, w swoim chillaucie przy rękodziele, tak, i chce się nauczyć jakiejś nowej techniki, czy pogłębić swoją, żeby na niej zarabiać. Także będziemy szły tym dalej. W przyszłym roku możesz się spodziewać dużo takiego rinse and repeat. RR to jest hasło na przyszły rok, rinse and repeat, czyli dużo będzie powtarzania tego, co działa, i takiego ulepszania tych rzeczy, które już wiemy, że będziemy powtarzać, także znowu zasada mniej, ale lepiej, mniej, ale więcej, tak, czyli jeszcze bardziej wypasione programy, jeszcze bardziej nasycone moją wiedzą, doświadczeniem, jeszcze lepiej zmontowane, pokazane graficznie, jeszcze więcej edutainmentu, czyli uczenia się w przyjemny, fajny, no taki rozrywkowy sposób, żeby nie było to dla nas obciążeniem, bo dosyć tego mamy w życiu codziennym. Myślę, że znowu będzie dużo warsztatów, tych bezpłatnych też. Zachęcam, bo myślę, że będzie też dużo więcej w naszej ofercie tego, co możemy zaproponować w płatny sposób. Tych ofert za bardzo nie upubliczniamy, ale dla wszystkich firm, które zgłaszają się do nas po wyceny czy po właśnie propozycje zaprojektowania dedykowanych warsztatów, no mamy tutaj bardzo dużo pomysłów, które będziemy rozwijać. Może nie będzie tego też tutaj tak widać na zewnątrz, ale liderów organizacji, liderów dużych zespołów będziemy zapraszać po know-how bardzo mocno pogłębione, poszerzone, jeżeli chodzi o warsztaty rękodzieła czy około rękodzielnicze, które mogą dawać dużo dla team buildingu, dla takiego well-beingu pracownika,
dla dopieszczania tych bliskich nam osób również w tych okolicznościach biznesowych i na pewno bardzo dużo będzie też takiego wyjścia naprzeciw tym osobom, które chcą obdarowywać naszymi produktami. Widzimy, że coraz więcej panów nas podgląda, bo wiedzą, że panie mogą fajny prezent sprawić, także ty też, jeżeli słuchasz, na pewno vouchery produktowe, kwotowe, tego będzie bardzo dużo, będziemy też robić takie personalizowane rzeczy, więc jeżeli chcesz wydać konkretną kwotę na prezent dla kogoś bliskiego u nas w Oplotki, to będzie tutaj dużo propozycji. No i zachęcam Ciebie też, jeżeli czujesz, że któreś z tych produktów są dla Ciebie, nie możesz sobie na nie pozwolić, to myślę, że około świąteczny czas sprzyja temu, żeby podpowiedzieć znajomym, bliskim, może mężowi, partnerowi, że właśnie taki prezent od Oplotki chcesz w tym roku na święta. My się staramy je fajnie pakować albo w jakiś taki fajny sposób przedstawiać, żeby rzeczywiście można było położyć pod choinkę, nawet jeżeli to jest produkt cyfrowy, to staramy się robić jakieś wydruki, które tam można w pudełeczko włożyć, pod choinkę położyć. Ale też mam dla Ciebie taki duży prezent, ponieważ w grudniu dla wszystkich osób, które są na naszej liście mailowej, będziemy wszystkie te osoby obdarowywać audiobookiem mojej książki. A co tam? Kto bogata, bo zabroni. Dziewczyny z zespołu też się śmieją, że mówią, Aga, bardzo hojny gest, no bo jednak ten audiobook to kupa pracy. On jest wart 97 zł u nas w sklepie, ale postanowiłam, że dla wszystkich osób na naszej liście mailowej będzie to taki prezent i nie tylko dla tych osób, ale to też będzie prezent, który Ty możesz dać komuś swoich bliskich. To będzie totalnie bezpłatne dla Ciebie. Wartość to jest 97 zł. Audiobook jest nagrany, zmontowany moim głosem, już nie charczącym i udostępniany w sposób cyfrowy, więc jest kwestia tylko linku, który udostępniasz swoim znajomym. Przygotowałyśmy też taką piękną grafikę, która ma w sobie QR kod, czyli po prostu możesz dać taką ładną grafikę komuś, ktoś sobie tylko to skanuje komórką i od razu może słuchać. Ale zamysł jest taki, że bardzo, bardzo chcę się podzielić no czymś, z czego jestem bardzo dumna, coś, co wiem, że pomaga bardzo wielu osobom ruszyć ze swoim, nawet niekoniecznie biznesem, po prostu z takimi planami, postanowieniami na przyszły rok i pozwala patrzeć, że ja też popełniam błędy, mi też nie wychodzi, ale to, co robię dalej, to świadczy o tym, czy tam się pojawia sukces, czy porażka. Co się dzieje po fuck upie, to, że wstaję, to, że otrzepuję kurz, to, że idę dalej, to, że otaczam się ludźmi, którzy potrafią podać mi rękę i mnie podnoszą w takich sytuacjach, to jest coś, co wpływa na mój sukces, na zadowolenie, na taką ogromną wdzięczność z tego życia, które mam, biznesowego, prywatnego, takiego duchowego, rozwojowego. Mam poczucie, że jestem w takim przeszczęśliwym miejscu, gdzie jestem naprawdę zadowolona z tego, co mam i tego ale też wzruszam się. Tego życzę Ci też na przyszły rok dla Ciebie i dla Twoich bliskich. Oczywiście zostawiam się z tym przydługawym odcinkiem i jest tutaj jeszcze dużo, dużo więcej treści. Z tą treścią chcę Cię zostawić w artykule blogowym. To właśnie po to piszemy te artykuły, żeby można było pogłębić ten podcast, poczytać więcej, zobaczyć dodatkowe wideo, zobaczyć fotki, grafiki i wszystko to, co do mojej treści dodają dziewczyny z zespołu, żeby nie było tam błędów ortograficznych, ale było po prostu więcej mięska. Także zachęcam Cię do przeczytania tego artykułu i na koniec zachęcam Cię do tego, żeby nie stać w miejscu. Nawet jeżeli ta decyzja, którą podejmujesz na przyszły rok, to jest dokładnie to samo, co teraz i tak fizycznie jesteś w tym miejscu, nigdzie się nie ruszasz, to samo podjęcie tej decyzji i zdecydowanie, co chcę powtórzyć w przyszłym roku, to już jest ruch. Zostawiam Cię z taką metaforą wspinaczki na ten przysłowiowy szczyt, na tą górę, na tą Twoją górę, którą sobie obierasz. Pomyśl o tym, że jesteś właśnie takim alpinistą, który raz ręka, raz noga, raz druga ręka, raz druga noga, raz znowu ręka, raz noga, raz ręka, 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 noga, ręka, noga. Wspina się kroczek po kroczku coraz wyżej. I na ten szczyt nie wchodzi wspinając się non-stop do góry. Czasem się cofa, czasem idzie w bok, czasem musi sekundkę odpocząć, czasem cofa się całkiem duży kawałek, bo widzi, że nie ma gdzie złapać za kolejną skałę. Ale cały czas podąża ku temu celowi, który widzi gdzieś w oddali. Cały czas widzi ten szczyt. I jedyny krytyczny moment, który może zagrozić temu podejściu, to ten moment, kiedy trzyma skałę ręką, drugą ręką, nogą i drugą nogą i staje. I
dłonie zaczynają drżeć, nogi zaczynają drżeć. I wtedy wiesz, że jeżeli nie wykonasz kolejnego ruchu, spadniesz. Zachęcam Cię, zapraszam Cię do tego, aby w ten sposób zaplanować swój kolejny rok, nie pierwszy, kolejny rok. Pomyśleć o tym, że jedyne, czego nie wolno nam zrobić, to zatrzymać się, zacząć się trząść, zacząć panikować i odpaść z tej ściany. Jedyne, co nam pozostało, to ruch. Do przodu, do tyłu, w bok, niezależnie, ale ruch. Mam nadzieję, że ten podcast zainspirował Cię do ruchu. Jeżeli ten ruch to jest biznes online, inspirowany tym, co ja robię, jeżeli to jest biznes w handmade, jeżeli to jest ogólnie szeroko rozumiany biznes online, to oczywiście zapraszam Cię do 12 masterclassów mojej mentorki, 13 mojego, ale jeżeli chcesz po prostu pogadać, podyskutować, może podziękować za ten odcinek, to zapraszam Cię 15 grudnia, robię taką dyskusję, prawdziwa cena sukcesu, to jest pierwsza z dyskusji otwierających moje mastermindy, to jest totalnie bezpłatna dyskusja. Wszystkie linki oczywiście znajdziesz tutaj podlinkowane. Zapraszam Cię, bo będzie to okazja do spotkania na żywo. Zrobię krótki wstęp, który nagram, ale później wyłączam nagranie i będziemy po prostu gadać, dyskutować. Takie spotkanie pewno powtórzę gdzieś w okolicach 6 stycznia. To też jest taka moja tradycja po tych 12 masterclassach i 13 moim też spotykam się na taką dyskusję o tych masterclassach. Także będą dwa takie spotkania, że można się ze mną spotkać na żywo, po prostu pogadać, podzielić swoją refleksją, może powiedzieć, co tam u Ciebie i co zaplanowałeś na przyszły rok. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będę mogła się z Tobą spotkać i wykorzystać te turbo narzędzia, które daje nam online. Trzymam kciuki, życzę Ci wszystkiego dobrego na te nadchodzące święta, przebogatych, pełnych butów na Mikołajki, przebogactwa pod choinką, czy to mentalnie, czy fizycznie w postaci tych upominków, na które czekasz. Życzę Ci turbo odpoczynku w przerwie świątecznej, może akurat z tymi masterclassami na uszach i z taką refleksją, co dalej. I życzę Ci tego, żeby ten nowy 2023 rok był jeszcze bardziej świadomy, podjęty decyzją Twoją, niczyją inną, Twoją świadomą decyzją na temat tego, gdzie chcesz iść dalej, by kroczyć w kierunku Twojej własnej definicji sukcesu handmade. Do usłyszenia w przyszłym 2023 roku.